Ponieważ zaczynamy ostatni panel naszej dzisiejszej konferencji, panel poświęcony elitom, w jakimś sensie te elity oczywiście już pojawiały się w tym, co do tej pory mówiliśmy niejednokrotnie, ale bez zbędnych zapowiedzi chciałem poprosić o zabranie głosu pana profesora Tomasza Zaleckiego. Bardzo proszę, panie profesorze. Ja myślę, że chyba spróbujemy może bez, już naprawdę zostawiając sobie przyjemności z mikrofonami, które niestety... Dobrze, więc spróbuję bez mikrofonu. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za przedstawienie. Więc tytuł mojego rebratu to kapitał inteligencki, jest symboliczne u początków transformacji w latach 90. No i właśnie o inteligencji głównie chcę mówić. Takiej perspektywy makrosocjologicznej, więc będzie to nieco innego typu referat niż większość dzisiaj przedstawionych. I zacznę może od tego, jak rozumiem inteligencję, bo to jest kluczowe, a bardzo niejednoznaczne słowo, więc ja odwołuję się do teorii, w której prawda, głównym autorem jest francuski socjolog Pierre Bourdieu, a w szczególności w jego adaptacji tej teorii, którą zaproponował Ivan Seleni, amerykański, węgierski socjolog, właśnie, który prowadził między innymi w Polsce badania i w szczególności w książce Making Capitalism Without Capitalists przedstawił pewną ramę analizy elit w krajach dawnych komunistycznych, która opiera się na tym schemacie Bourdieu, w którym mamy trzy typy podstawowe kapitału. Oprócz kapitału ekonomicznego, kapitał społeczny, którego podtypem jest też kapitał polityczny i kapitał kulturowy. I w takim bardzo uproszczonym ujęciu, które ja w szczególności, którego ja używam, inteligencja to jest elita kapitału kulturowego. Można też powiedzieć burżuazja kulturowa. To nie znaczy absolutnie, że inteligencja nie może mieć władzy politycznej w pewnych okresach, czy inteligent nie może być politykiem, albo że inteligent nie może być bardzo zamożnym biznesmenem, menedżerem. Chodzi o to, że jego status społeczny zbudowany jest przede wszystkim na kapitale kulturowym. Czyli na przykład jeśli utraci fortunę finansową, którą ma, albo utraci władzę, wyjdzie z rządu, czy zostanie jakoś nawet uwięziony w więzieniu, to jego statusowi w długim perspektywie niewiele się stanie. W przeciwieństwie na przykład do członka elity politycznej, który buduje swój status na kapitale politycznym, jak traci władzę, jak ląduje w więzieniu, to kończy się jego kariera. Czy klasyczny kapitalista traci swój majątek, przestaje być członkiem elity. Nikt nie chce jakby już z nim się spotykać, skoro nie ma pieniędzy, które posiadał, nie jest w stanie nikomu ani kredytu, ani żadnej inwestycji zaoferować. Oczywiście ta definicja jest bardzo techniczna i ignoruje kluczowy aspekt, w szczególności w Polsce, gry inteligenckiej, czyli kwestię etosową, jak również przynależność do środowiska towarzyskiego. I tutaj ja nawet polemizowałem z Ivanem Selenim, który ten kapitał kulturowy tak bardzo utożsamiał z wykształceniem, wyższym wykształceniem. I w tych swoich analizach porównawczych z tych różnych krajów Europy Środkowej badał rolę tych części elit, które posiadały wyższe wykształcenie, porównywał za nomenklaturą z nową burżuazją i wskazywał właśnie w szczególności na Węgrzech i w Polsce na kluczową rolę tych elit kulturowych, które definiował przez posiadanie wyższego wykształcenia. No i ja zwracam uwagę oczywiście, że w Polsce no to nie jest tylko wyższe wykształcenie i że można nawet być inteligentem nie posiadając wyższego wykształcenia. Że prawda, w dużym stopniu chodzi o ten etos, o tożsamość, socjalizację inteligencką i też o bycie członkiem środowiska nieformalnego, zwykle w kontekście polskim tego środowiska inteligenckiego. Więc tak rozumiano inteligencję, która z jednej strony właśnie buduje na tych zasobach kulturowych, zarówno formalnych, czyli dyplomach, formalnym wykształceniu, jak i tym etosie znajomości nieformalnej kultury. Tak rozumianą inteligencję ja uważam za dominującą siłę społeczną w Polsce już co najmniej od początku II Rzeczypospolitej, a może nawet wcześniej. Ja uważam, że rewolucja bolszewicka przede wszystkim, ale wszystkie przemiany związane z I wojną światową strąciły z piedestału elity burżuazyjne, ziemiańskie, arystokratyczne i też imperialne elity polityczne. I spowodowały, że inteligencja polska stała się dominującą elitą społeczną,
Druga Rzeczpospolita powstała już jako państwo inteligenckie i ta sytuacja zasadniczo się nie zmieniła do dnia dzisiejszego. Niezależnie od wszystkich przemian, w szczególności II wojny światowej, PRL-u, komunizmu, uważam, że możemy mówić o tym nawet, co ja prowokacyjnie trochę nazywam hegemonią inteligencką. To jest oczywiście kontrowersyjna, czy nawet prowokacyjna teza, no ale jestem w stanie jej bronić przede wszystkim właśnie używając takiego strukturalnego argumentu, strukturalnej rany pokazującej, że inteligencja w Polsce nie ma realnych konkurentów. Nie ma silnej elity, która budowałaby w inny sposób swój status uprzywilejowany, która byłaby w stanie zagrozić tej dominującej roli inteligencji. No i znów odwołując się do tego schematu Pierre'a Bourdieu, mogę właśnie powiedzieć, że te potencjalne alternatywne elity to jest z jednej strony elita polityczna, czyli w sowieckim wydaniu nomenklatura, która w Rosji jest pięknie wykształcona i do dzisiaj nie najgorzej się ma, czy z drugiej strony na przykład elity burżuazyjne, w szczególności w krajach zachodnich, ale w pewnym sensie można powiedzieć, że tak zwani oligarchowie, którzy na przykład rządzą dzisiaj, czy mają ogromne wpływy na Ukrainie, w Czechach, w wielu innych krajach, no są elitą ekonomiczną. To są wąskie kręgi ludzi, których pozycja i wpływy wynikają z kontrolowania znaczących ilości kapitału ekonomicznego. W Polsce ani silnej nomenklatury, ani silnej oligarchii, burżuazji, czy jak nazywać takie elity ekonomiczne, od roku 1917 nie ma, jak twierdzę. Były oczywiście próby budowania takich elit. Jest program sanacyjny, próba budowy elity politycznej, który się wali w 1939 roku prawie bez śladu. Mamy potem okres oczywiście stalinowski. Kolejna próba budowy właśnie silnej nomenklatury na wzór stalinowski, ale ona również już w 1956 roku właściwie doznaje porażki i mamy bardzo, bardzo wyraźnie w moim przekonaniu lata 60. jako okres powrotu w dużym stopniu nawet starej inteligencji. No i do gry elitarnej w Polsce. Tu na przykład w moim przekonaniu tą rolę inteligencji w Polsce komunistycznej pewien aspekt pokazuje dosyć ciekawie niedawna książka Agaty Zysiak Punkty za pochodzenie o historii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ona opisuje projekt Uniwersytetu Łódzkiego jako Uniwersytetu Socjalistycznego, czy komunistycznego, ludowego, który miał zmienić te hierarchie społeczne w Polsce, miał stworzyć nową robotniczego pochodzenia elitę i odwrotnie, jakby ten projekt całkowicie kończy się porażką w sensie tego zamierzenia, to kończy się powstaniem kolejnego inteligenckiego, starego, klasycznego, feudalnego uniwersytetu, w którym są kształcone znów w dużym stopniu przez starą inteligencję kolejne pokolenia w tych samych wartościach, oczywiście z przechyłem na lewicowe elementy etosu inteligenckiego, elementy historii, ale de facto cała gra jest kontynuowana i cała gra toczy się w tych tradycyjnych inteligenckich środowiskach. Tu wielu badaczy, w szczególności zachodnich, zwraca uwagę na rolę, unikalną rolę tego pojęcia i bytu, jakim jest środowisko inteligenckie w Polsce. To zarówno jeśli chodzi o badania historyczne, na przykład Johna Connelly'ego z Berkeley, czy już końcówki komunizmu, Janine Wedel, oni cały czas mówią, że środowisko jest czymś, co jest esencją polskiej elity, jest czymś, czego władza komunistyczna ani żadna inna nie była w stanie zniszczyć. Jak się jest członkiem elity inteligenckiej, się członkiem środowiska i przynależy się przede wszystkim do środowiska. Środowisko zapewnia status, zapewnia środki, pozwala na przeżycie nawet przy doznawaniu najgorszych problemów teoretycznie, katastrofy finansowej, katastrofy zawodowej, emigracji i wszelkich innych. Jeśli zachowuje się kontakt, aktywność w danym środowisku, można mieć bardzo duże prawdopodobieństwo, że przy pozytywnym jakimś zmianie wiatrów politycznych wróci się, czy wejdzie się nagle do największej centralnej gry politycznej, symbolicznej. I jak sądzę, w dużym stopniu dynamikę polskich elit można rozpatrywać z punktu widzenia wewnątrz inteligenckich sporów.
walki pomiędzy frakcjami inteligencji, które mają różne orientacje polityczne i też różną genezę. Mamy konserwatywnych inteligentów lewicowych czy wręcz komunistycznych, mamy też inteligentów pochodzenia szlacheckiego, arystokratycznego, ziemiańskiego, ale też inteligentów z awansu dawnego, wcześniejszego, najnowszego, absolwentów uczelni komunistycznych czy absolwentów współczesnych uczelni i inteligenci wzajemnie oczywiście sobie podważają swoje jakby tej podstawy elitarności. Każda frakcja inteligencji deprecjonuje zasoby inteligenckie konkurencyjnych frakcji inteligencji. Prawicowa inteligencja czy konserwatywna często nie uważa komunistycznych inteligentów za inteligentów. Stara inteligencja pochodzenia szlacheckiego podważa inteligenckość pierwszych pokoleń inteligentów itd., itd., ale według mnie to jest jedna wielka gra inteligencka, w której właśnie główną walutą są te wykształcenie formalne, tradycje rodzinne, znajomość etosu i kapitał społeczny wynikający z funkcjonowania w tych różnych środowiskach. I według mnie w pewnym sensie nawet 68 rok można rozpatrywać w kategoriach takiej dynamiki, walki pomiędzy starszymi, starszymi pokoleniami inteligencji z wielopokoleniowych rodzin, często XIX-wiecznych i nowymi inteligentami wykształconymi już po wojnie na tych nowych uniwersytetach, które miały kształcić nową inteligencję, ale jak jednak twierdzę, w dużym stopniu wykształciły starą inteligencję. Mamy inteligencję też związaną z Kościołem katolickim, na której według mnie w pewnym sensie opierał się ten alians, który w latach 90. powstał pomiędzy inteligencją konserwatywną i inteligencją lewicową. Takim pięknym ucieleśnieniem tej inteligenckiej hegemonii według mnie jest KOR we wszystkich swoich przejawach i też tej jego centralności w pamięci historycznej Polski. Ten kult KOR-u do dzisiaj trwający i właściwie wspólny spór o to, do kogo on należy, pokazuje, jak ważny jest ten etos inteligencji, a prawda w tym funkcjonowaniu historycznego KOR-u niesamowita jest rola tych tak zwanych starszych państwa, czyli tych inteligentów starej daty, którzy są takimi swoistymi totemami dla młodszych inteligentów, osobami, które legitymizują tą mit o ciągłości tradycji inteligenckiej walki o różne wartości, który jest zawsze centralny dla tej inteligenckiej gry. Zawsze trzeba mieć te osoby, prawda, które były zaangażowane w poprzednie pokolenia walki inteligenckiej, żeby zalegitymizować swoją elitarność. To jest podstawa inteligenckiej gry. W okresie komunistycznym myślę też jest taki ciekawy wątek, często teraz niedoceniany, to jest kontakty między polską a rosyjską inteligencją. Bo prawda, w Rosji mamy, szczególnie w okresie stalinowskim, hegemonię nomenklatury, która niszczy starą inteligencję, ale w latach 60. powstaje nowa inteligencja rosyjska. W dużym stopniu zdominowana przez właśnie nomenklaturę, podporządkowana, ale autonomiczna. I według mnie ciekawe jest, że polska inteligencja zarówno była bardzo blisko powiązana z tą inteligencją XIX-wieczną rosyjską, jak i potem w latach 60. zaczynają się kontakty między rosyjską i polską inteligencją i trwają właściwie do końca systemu komunistycznego. I że tu było wiele jakby wzajemnych wpływów. Rosyjscy inteligenci byli zafascynowani tą starą polską inteligenckością, szlachecką, taką postarystokratyczną, a z drugiej strony polscy inteligenci byli zafascynowani tymi etosowymi inteligentami rosyjskimi, Sołżenicynem, Sacharowem, tą ich taką moralną, bardzo silną walką, która była też inspirująca dla polskiej inteligencji. I mam wrażenie, że w jakimś stopniu nomenklatura, władze PRL-u również zdawały sobie sprawę z tej siły inteligencji i były w mniejszym lub większym stopniu, czasem nawet pod jej urokiem tutaj, studium na przykład doktora Przedpreskiego na temat Mieczysława Rakowskiego pokazuje, że inteligencja warszawska była dla niego bardzo ważnym punktem odniesienia. Środowisko polityki jest też klasycznie właśnie inteligenckie i jego rola, myślę, dobrze ilustruje tą centralność inteligencji w polskiej grze politycznej zarówno w okresie PRL-u, jak i późniejszym, które jest nieporównywalne właściwie z żadnym innym krajem komunistycznym. Te kontrasty są zarówno wyraźne z Rosją, jak już mówiłem, gdzie jest inteligencja zupełnie inna, ta podtworzona i podporządkowana, z Czechami, ale też z NRD, o której dzisiaj
było wiele mowy. Mnie na przykład niesamowicie wrażenie zrobiło takie studium Heleny Flam, która studiowała strategię dysydentów NRD-owskich i polskich. W szczególności pokazywała, że większość NRD-owskich dysydentów dawała się wykupić Niemcom zachodnim i emigrowała na zachód, wchodząc w takie klasyczne drobnomieszczańskie role, podczas gdy elita polskiej opozycyjnej inteligencji nie była zwykle zainteresowana emigracją czy wykupieniem się. Minister Kiszczak wielu takie propozycje składał, bo miała świadomość, że inwestuje swój status symboliczny, ten kapitał inteligencki, ten jego heroiczny aspekt. Ona, Helena Flam, widziała w tym też rolę taką romantycznej kultury w polskiej tożsamości. Ona uważała, że ci polscy bohaterowie antykomunizmu wpisują się w powszechny przez cały system polskiej wartości, historii, tożsamości narodowej, wdrukowany taki schemat bohatera, romantycznego bohatera narodowego. I jak wiemy, do dzisiaj te pobyty w więzieniach są bardzo silnym kapitałem symbolicznym w walce. Bardzo często mamy dzisiaj w elitach inteligenckich polskich społecznych dyskusje, kto siedział, kto nie siedział, jak długo siedział i czy jego biografia jest, z okresu PRL-u jest wystarczająco heroiczna, czy też niewystarczająco heroiczna. Warto zwrócić uwagę, że ten typ sporów, ta centralność tych sporów o te kwestie cierpienia, tej moralnej niezłomności jest jednak unikalna dla Polski. Że oczywiście takie dyskusje gdzieś w innych krajach się pojawiają, ale w Polsce to są centralne polityczne dyskusje. Tak, że ktoś siedział czy nie siedział, jakby to jest jeden z takich kluczowych elementów debaty na tym, czy dany polityk może być jakby uznany za właściwego, czy nie. Więc mam wrażenie, że PRL, szczególnie też późny, można interpretować w kategoriach takiej gry pomiędzy nomenklaturą słabnącym administracją komunistycznej Polski, a elitarnymi środowiskami inteligenckimi. I taką bardzo złożoną grą, ponieważ tych środowisk jest wiele i te działania komunistów są też, idą w różnych kierunkach, w różnych wymiarach, ale na przykład tak prowokacyjnie powiedział, że z jednej strony minister Kiszczak próbował sterować białogettów i zapraszał, uwodził, prawda, wielu inteligentów również. Ale z drugiej strony można być może powiedzieć, że w pewnym sensie inteligencja też używała ministra Kiszczaka. To, że on był z drugiej strony w pewnym sensie łasy na te kontakty z inteligencją. I dzięki tym różnym interakcjom de facto inteligencja też wiele uzyskała, w szczególności poszczególni inteligenci. Można oczywiście moralnie różnie oceniać z tej zaangażowania, w szczególności z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Ale empirycznie można stwierdzić, że wielu z tych ludzi zrobiło ogromne kariery, niezależnie od tego, jaką mają kartę historyczną, to oni są wygrani i oni dzisiaj bazują, prawda, na tym swoim kapitale kulturowym, który wówczas akumulowali, a jednak te środowiska właśnie dawnej nomenklatury, służb specjalnych, trudno powiedzieć, że były dzisiaj dominującym aktorem, nawet jeśli pojedynczym osobom się tam coś udało. No i tu przypomnę, co już mówiłem w moim komentarzu, prawda, że wydaje mi się racjonalna ta teza, czy przekonująca w miarę ta teza Iwana Celejnego, że w sumie uwłaszczenia nomenklatury nie udało się w Polsce jako proces systemowy, że wiele osób wzbogaciło się, rzeczywiście przejęło te zasoby państwowe, ale w sensie systemowym trudno powiedzieć, że dawna nomenklatura komunistyczna stała się nową elitą w Polsce. W dużo większym stopniu taka teza jest właściwa, jeśli chodzi o Rosję na przykład współczesną, gdzie to, prawda, empirycznie tam Krysztanowska na przykład pokazuje, że realnie te współczesne elity rosyjskie wywodzą się z tych dawnych elit, w szczególności też służb, a szerzej nomenklatury komunistycznej. W Polsce Seleni właśnie mówił, że ten kapitał kulturowy był niezbędnym czynnikiem do tego, żeby udała się w przypadkach indywidualnych historii ta uwłaszczenia nomenklatury, czyli ci członkowie nomenklatury, którzy nie mieli jakichś inteligenckich zasobów, zwykle nie dawali rady odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w sensie takim zrobienia jakiejś wielkiej kariery. I z drugiej strony myślę, że o tym ten moment przełomu, ale też współczesne czasy, był takim momentem, kiedy siły były różnych tych licznych aktorów dosyć wyrównane. To znaczy, że inteligencja
chociaż nazywam ją higieniczną i uważam za aktora najsilniejszego, no nie była i nie jest siłą wszechmocną. Jest siłą podzieloną i siłą niekontrolującą głównych zasobów ekonomicznych w tym kraju i też nie mającą jakiejś super sprawczego wpływu na zasoby administracyjne, państwowe, polityczne. I myślę, że to jest charakterystyczna cecha polskich elit, polskiego w ogóle Polski już od momentu tego późnego PRL-u, czyli taka ograniczona sterowność systemu społeczno-politycznego, też ekonomicznego, że ten upadek komunizmu jest taki negocjowany, ale nie negocjowany jednak z pozycji takiej wyraźnej siły przez żadną z sił. Komuniści wybierają sobie jakieś tam elity inteligenckie, one są dla nich niezbędne, ale trudno powiedzieć, że ta inteligencja przejmuje jakąś taką jednoznaczną polityczną władzę w kraju. Tym niemniej, jak twierdzę, zajmuje dominującą pozycję, w szczególności ze względu na to, że legitymizuje ład społeczno-polityczny, kulturowy w Polsce. Bez inteligenckiej legitymizacji trudno w Polsce sprawować władzę i to według mnie już komuniści czuli i obecna Polska jest produktem takiego układu, który jednocześnie jest już po upadku komunizmu związany z tymi radykalnymi procesami prywatyzacji, w szczególności sprzedaży inwestycji międzynarodowych i wprowadzenia sprzedaży majątku państwowego, który wprowadził jako bardzo ważnego gracza do polskiej polityki, znaczy właśnie nie polityki, ale jakby do polskiej gospodarki, kapitał międzynarodowy. I tutaj wydaje mi się przekonujące taka sugestia Jadwigi Staniszki, że ta przyspieszona prywatyzacja oprócz znanych takich celów politycznych miała też geopolitycznych, prawda, wprowadzenia demokracji, racjonalizacji gospodarki, przyciągnięcia Polski do zachodniej sfery, wprowadzenia, zakotwiczenia, jak to się mówi, Polski w tej zachodniej sferze wpływu geopolitycznej, miała też na celu zapobieżenie właśnie tej prognozy wizji uwłaszczenia nomenklatury, którą ona sama straszyła. I że inteligencji de facto udało się zapobiec powstaniu w Polsce oligarchii. To według mnie jest dosyć oczywisty fakt, że Polska w stosunku do swoich innych krajów, nawet właśnie Czech, Rosji, Ukrainy, charakteryzuje się brakiem wyraźnej oligarchii i być może właśnie ma rację Staniszki, że jest to sukces inteligencji, która zapobiegła powstaniu konkurencyjnej elity ekonomicznej. I to pozwoliło inteligencji współcześnie na utrzymanie tej dominującej pozycji, ponieważ nie otworzyła się w tym sensie burżuazja jako siła polityczna w żadnej formie, a elity polityczne są bardzo słabe. Inteligencja wchodzi w te role elit politycznych, ale często się zmienia. Państwo polskie jest względnie mało sterowne i według mnie z tych dzisiaj przedstawionych analiz późnego PRL-u wynika, że ono już było mało sterowne w momencie rozkładu PRL-u. Że te instytucje nie były wszechmocne i nie są wszechmocne. W dużym stopniu są mało sterowne, są w dominującym stopniu kontrolowane przez elity urzędnicze czy jakieś inne elity korporacyjne, które są w stanie bronić swoich interesów, ale nie są w stanie przeważyć szali w tak zwanym polu władzy, by narzucić swoją dominującą jakąś wizję rozwoju. Więc myślę, że jest to taka stała cecha Polski jako kraju peryferyjnego, gdzie nie doszło do konsolidacji elit wyraźnej. Mamy podzieloną silnie inteligencją, która jest dominującym aktorem, która wyłoniła się z tego transformacji komunistycznej. Ona zdołała zapobiec temu, żeby jej dominacja była zagrożona bądź to przez elitę ekonomiczną wyraźną, bądź też przez jakąś elitę polityczną typu stara nomenklatura, ale sama nie jest w stanie ani się skonsolidować, ani w ogóle nie ma zasobów ekonomicznych, politycznych, państwowych, żeby w sposób jakiś wyraźny nadać wydarzeniom
rozwojów i kraju bardzo wyraźny kierunek. Myślę, że to jest istotna spuścizna tego kluczowego momentu. A jeszcze jedną rzecz chciałem może zanim... Jedno zdanie, że chciałem powiedzieć, że są o fascynujących badaniach pana Marka Minakowskiego, który bada genologię starych elit węgierskich i zwrócił uwagę, że sejm kontraktowy był sejmem, którym i parlament, sejm i senat był, w którym była znacząca, największa w powojennej historii Polski ilość potomków starych elit węgierskich. I co ciekawe, oni się pojawili, są w dużym stopniu jako totemy, jako takie historyczne postacie legitymizujące tą nową elitę inteligencką, po czym w dużym stopniu się wycofali i już nie są tak wyraźnie obecni we władzach politycznych, czy w szczególności w parlamencie, ale w dalszym ciągu są bardzo istotne punkty odniesienia dla współczesnych elit inteligenckich. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panie profesorze. Chciałem zaprosić jako kolejnego referenta pana doktora Dariusza Grala, na którego jeszcze chwilę poczekamy, a mojego kolegę Jana Chlebowicza. Bardzo proszę. Czy on tu z komputerem? Czy... Chcesz tutaj usiąść, czy będziesz to ja się muszę? Ja. Tak, już dobrze. No. Tak, się trochę zamówimy się miejscami. Szanowni Państwo, w kontekście zaproponowanego tematu zastanawiałem się, z jakimi aspiracjami życiowymi, zawodowymi, społecznymi wkroczyli w tą pokrągłą stołową rzeczywistość przedstawiciele młodzieżowej opozycji antysystemowej. Na ile te aspiracje zostały w kolejnych latach po 1989 roku zrealizowane. Zastanawiałem się również, na ile realizacja lub brak realizacji tych aspiracji wynikało z sytuacji społeczno-polityczno-ekonomicznej po 1989 roku. W końcu, jak przebiegały te kariery? I na końcu jeszcze jedno pytanie. Na ile aspiracją życiową właśnie przedstawicieli młodzieżowej opozycji było stworzenie opiniotwórczego, silnego, skonsolidowanego środowiska? By odpowiedzieć na te pytania przygotowałem kwestionariusz ankiety złożony z kilku pytań, które poprosiłem o wypełnienie kilkunastu przedstawicieli młodzieżowej opozycji, takich organizacji jak Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, Wolność i Pokój, między innymi Federacja Młodzieży Walczącej, redakcja biuletynu informacyjnego Topolówka i tu mam na myśli redakcje, które właściwie były prowadzone przez kolejne pokolenia opozycjonistów od 81 do 89 roku, środowisko młodzieżowej anarchistycznej sceny artystycznej oraz Solidarność, Pismo Regionu Gdańskiego i tutaj też mam na myśli ten okres od 85 do 89 roku, kiedy redakcją kierowali Jacek Kurski, Piotr Szemka i Mariusz Wilczyński. Zebrany z odpowiedzi respondentów właściwie materiał uzupełniłem o wspomnienia, wywiady rzeki, autobiografie, biografie, prasę jeszcze w 89 roku podziemną, później już prasę oficjalną, no i w mniejszym stopniu archiwalia. I tak uzyskałem portret zbiorowy złożony z 18 przedstawicieli właśnie młodzieżowej opozycji. To są te osoby wymienione właśnie w prezentacji. Może krótko tylko je przedstawię. Małgorzata Tarasiewicz, WIP, Piotr Szemka, WIP Solidarność Pisma Regionu Gdańskiego, Marek Wałuszko, RSA, WIP, Lech Parer, WIP, Janusz Waluszko, RSA, Krzysztof Skiwa, Gilotyna, RSA, WIP, Andrzej Miszk, WIP, Klaudiusz Wesołek, FMW, WIP, Dariusz Olejniczak, MASA, Mariusz Wilczyński, FMW, Solidarność Pisma Regionu Gdańskiego, Dariusz Krawczyk, FMW, Sławomir Czalej, FMW.
Paweł Konak, RSA, Maciej Kosycarz, RSA, Jacek Kurski, BIT, Solidarność Pisma Regionu Gdańskiego, Wojciech Jankowski, RSA VIP, Mariusz Roman, FMW i Maciej Grabski, BIT. Wszystkie wymienione osoby na potrzeby tego wystąpienia zaklasyfikowałem, nieco generalizując, jako przedstawicieli drugiego pokolenia opozycjonistów. Miałem tu na myśli osoby, które sierpień 80 przeżyły świadomie, zazwyczaj jako uczniowie szkół średnich, rzadziej jako uczniowie szkół podstawowych lub studenci, którzy zaczęli angażować się w działania opozycyjne w okresie stanu wojennego, a takim pokoleniowym doświadczeniem dla tych osób, w większości dla tych osób, był rok 88 z dwiema falami strajkowymi w maju i sierpniu. To tyle tytułem wstępu. Teraz będę pewnie więcej przerzucał slajdów na prezentację, więc usiądę. Szanowni Państwo, eksperci CBOS już w 88 i 89 roku alarmowali o takim zjawisku wśród młodzieży, które sprowadzało się do poczucia niemożności realizacji dążeń życiowych. Mówili o powszechnym u młodych ludzi pesymizmie i zniechęceniu. Krzysztof Kosiński dodawał, że często właśnie takie odczucia sprowadzały się do chęci realizacji dążeń życiowych sprowadzających się jedynie do założenia rodziny, a drugim takim wyjściem był wyjazd za granicę. Ten schemat nie pasuje do grupy, którą prezentuję. Ci ludzie, których Państwo widzicie na ekranie, zdecydowanie zamierzali realizować swoje życiowe aspiracje, prowadzić swoje kariery w Polsce. Nie myśleli tylko o założeniu rodziny, chcieli partycypować w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym. Jak jednak te ich aspiracje, ta chęć właśnie partycypowania w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym udała się, jak została zrealizowana? Na podstawie odpowiedzi, które uzyskałem od właśnie wcześniej wymienionych, przygotowałem taką mapę karier. To znaczy, na podstawie tych odpowiedzi pokazuję Państwu, ile osób zdecydowało się na daną karierę w danej kategorii. Jest to 8 kategorii: sektor prywatny, własna działalność gospodarcza, dziennikarstwo, działalność artystyczna, święcenia kapłańskie czy ścieżka duchowna, działalność polityczna, działalność samorządowa, aktywność w organizacjach pozarządowych lub działalność społeczna i inne. Tutaj macie Państwo dokładną klasyfikację, jakie osoby decydowały się na daną ścieżkę kariery. Może nie będę już czytał, Państwo widzą. Chwilę może poczekam jeszcze, aż zdążą Państwo przeczytać, jak to się układało. Dodam tylko, że przy klasyfikacji starałem się klasyfikować do danej grupy dominującą działalność po 89 roku, jednak niekiedy zdarzało się, że dana osoba realizowała z powodzeniem kilka ścieżek kariery. To są trzy osoby, o których muszę powiedzieć, to Maciej Kosytarz, Mariusz Roman i Andrzej Miszk. Natomiast je osobno omówię podczas kolejnych części prezentacji. Natomiast właśnie te trzy osoby zostały zaklasyfikowane do kilku kategorii. Najwięcej z moich rozmówców czy też respondentów decydowało się na karierę dziennikarską. Byli to m.in. Marek Wałuszko, wieloletni dziennikarz TVP Gdańsk, później dyrektor gdańskiego ośrodka TVP, dzisiaj Gdańsk.pl. Byli to również Lech Parel, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego, później prezes Radia Gdańsk, dzisiaj portal Gdańsk.pl. Dariusz Olejniczak, związany w okresie Polski Ludowej z młodzieżową anarchistyczną sceną artystyczną, później również jako dziennikarz Super Ekspresu, Życia z Kropką, Dziennika Bałtyckiego, Faktu, gościa niedzielnego, dzisiaj Żeglarskie Info. Maciej Kosycarz, znany gdański fotoreporter, współpracujący z wieloma gazetami, ale również twórca własnej firmy i prowadzący własną działalność
gospodarczą. Mam na myśli Kosycarz Fotopress, dlatego właśnie Maciej Kosycarz został zaliczony do dwóch kategorii. Do tych, którzy realizują się zarówno jako fotoreporter, czyli dziennikarz, oraz jako właściciel własnej firmy. Trzeba też dodać, że niekiedy ta kariera dziennikarska, chociaż tak się zaczynała, była na różnych etapach przerywana czy zastępowana inną działalnością. To przykład Mariusza Romana, którego działalność dziennikarską macie Państwo wymienioną. Natomiast Mariusz Roman również zdecydował się na działalność samorządową, był radnym dwóch kadencji w Gdyni, jak również na działalność biznesową. Taką karierą dziennikarską przerwaną również jest przykład Mariusza Wilczyńskiego, który w 1989 roku pracował jako dziennikarz w Tygodniku Wyborczym, później w Tygodniku Gdańskim, i tą karierę, jak mówią świadkowie, błyskotliwą przerwał bardzo poważny wypadek samochodowy. Chciałbym tylko powiedzieć, że o tej błyskotliwości kariery mówi m.in. Andrzej Liberacki czy Piotr Semka. Jemu chciałbym na chwilę oddać głos, bo wydaje mi się, że jest to ciekawe wspomnienie. Semka mówi o Wilczyńskim tak. Gdyby nie poważny wypadek samochodowy z 1989 roku, Mariusz zrobiłby karierę samorządową lub administracji publicznej. Mógłby zostać prezydentem miasta albo ministrem. Być może gdyby podążył drogą dziennikarską, byłby dziś redaktorem naczelnym jednego z największych tygodników opinii, radia czy telewizji. Takim Tomaszem Lisem po stronie prawicy. To był ten horyzont talentu, ambicji i możliwości. Niestety wrażenia powypadkowe były na tyle silne i długotrwałe, że kolejne długie lata zajęła mu rekonwalescencja. Tyle Semko o Wilczyńskim. Później ta kariera dziennikarska, tak jak wspominałem, została przerwana. Mariusz Wilczyński próbował również swoich sił jako właściciel sklepu meblowego, czy później pracownik Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Natomiast obecnie współpracuje, wracając niejako do tych korzeni dziennikarskich, z TVP na poziomie centralnym. Takim modelowym przykładem kariery dziennikarskiej jest przykład Piotra Semki, który już właściwie od 1981 roku realizuje się jako dziennikarz, bo był współtwórcą czy twórcą biuletynu informacyjnego Topolówka. Później po 1989 roku pisał dla Tygodnika Gdańskiego, Tygodnika Solidarność. Współtworzył dla TVP program Reflex, pracował również w Radiu Plus, był jednym z współtwórców środowiska Pampersów w TVP, później Życie z Kropką, Rzeczpospolita, Uważam, że do rzeczy i wiele innych tytułów. Może jeszcze tylko krótko, dlaczego dominują właśnie w tym zestawieniu dziennikarze. Zadałem takie pytanie, dlaczego decydowali się na taką ścieżkę kariery. I tutaj, upraszczając, odpowiedzi sprowadzały się do dwóch głównych elementów. Z chęci partycypacji w dyskursie publicznym i możliwość wpływania na niego, jak również nieobojętność na świat jako taki i świat idei. Takie mniej więcej odpowiedzi padały. Drugą grupą przedstawicieli młodzieżowej opozycji, oczywiście tą grupą tego zestawienia, które zaprezentowałem na początku, byli ci, którzy decydowali się zakładać własne firmy czy wejść właśnie w sektor prywatny. To między innymi jeden z współtwórców Federacji Młodzieży Walczącej, Dariusz Krawczyk, który od 1992 jest wiceprezesem firmy Balta S.A., który właściwie z sukcesami do dzisiaj bardzo dobrze prosperuje na rynku. Kolejne przykłady to także Maciej Kosycarz, którego już wspominałem, czyli właściciel, twórca własnej agencji fotograficznej, a również Andrzej Miszk, o którym jeszcze więcej powiem na samym końcu, który jest współtwórcą, właścicielem księgarni i antykwariatu Tezeusz. Modelowym zaś przykładem kariery w sektorze prywatnym jest niewątpliwie Maciej Grabski, można powiedzieć osoba, która po Piotrze Semce i Jacku Kurskim przejęła kierowanie biuletynem informacyjnym Topolówka, a później również bardzo silnie angażowała się w strajkach majowym i sierpniowym w takiej kolejności. Po 1989 roku Maciej Grabski postanowił
zaangażować się właśnie w ten sektor prywatny, chociaż jak sam przyznaję we wspomnieniach, bardzo długo zastanawiał się, czy jednak nie wybrać ścieżki dziennikarskiej. Jest Maciej Grabski jednym z twórców Wirtualnej Polski, dziś głównym inwestorem i prezesem Olivia Business Center w Gdańsku, które jest jednym z największych centrów biznesowo-biurowych w Polsce. Jeśli Państwo jechali Grunwaldzką na wysokości Przymorza, myślę, że tak należy powiedzieć, te duże biurowce, które wyrastają po lewej stronie w kierunku Gdyni, to właśnie jest Olivia Business Center, którego głównym prezesem jest właśnie Maciej Grabski. Wydaje mi się, że warto tutaj też przytoczyć słowa samego Grabskiego, dlaczego zdecydował się właśnie na wejście w sektor prywatny. Mój ojciec mimo trudnych czasów PRL-u kontynuował rodzinne tradycje przedsiębiorczości. Chęć działania na własny rachunek i ryzyko odziedziczyłem po przodkach. Na pewno było mi łatwiej podjąć taką decyzję niż moim rówieśnikom. Tyle Grabski, natomiast warto też przytoczyć opinie socjologów z 1988 roku, którzy już wskazywali duże zainteresowanie wśród społeczeństwa właśnie sektorem prywatnym, które było niejako antytezą dla tych przedsiębiorstw państwowych z tą niewydolną gospodarką nakazowo rozdzielczą. Prawdopodobnie jest to również jeden z tych kierunków motywacji młodych opozycjonistów, którzy decydowali się wejść w sektor prywatny. Jeśli chodzi o działalność społeczną, takim modelowym przykładem jest Małgorzata Tarasiewicz, dawniej WIP, która w 1991 roku została prezesem polskiego oddziału Amnesty International. Później w latach 97 była koordynatorką biura oddziału Network of East West Women w Nowym Jorku, a od 2000 roku dyrektorem polskiego oddziału stowarzyszenia właśnie wspomnianej wyżej organizacji. Ścieżką duchowną podążył Sławomir Czalej. Dobrze, będę się streszczał, który również z powodzeniem realizował się jako dziennikarz, dyrektor oddziału Gościa Niedzielnego w latach 2004-2012, również doktoryzował się z teologii. Takim odosobnionym przykładem kariery polityka jest Jacek Kurski, chociaż tutaj też trzeba dodać, że właściwie jeszcze po 1989 roku do 1993 bardziej angażował się w działalność dziennikarską jako dziennikarz właśnie Tygodnika Wyborczego, czy Tygodnika Gdańskiego. Dopiero później zaangażował się w działalność polityczną. Może cytat jego bliskiego przyjaciela i współpracownika Piotra Semki, skąd wynikało właśnie to zaangażowanie. W 1993 roku po zrobieniu Lewego Czerwcowego odbyliśmy rozmowę. Piotrek, dziennikarstwo nic nie zmienia, słowo przestaje być dynamitem. Tylko będąc w polityce można realnie wpływać na bieg dziejów. Modelowym przykładem kariery artystycznej jest Krzysztof Skiba, który od 1988 roku jest frontmanem i autorem tekstów i też pewnie autorem sukcesu zespołu Big Cyc. Inny przykład działalności artystycznej to Paweł Konak, realizowany konsekwentnie na przestrzeni kolejnych lat. W kategorii inne znalazły się trzy osoby. Jest to Wojciech Jankowski, którego działalność właściwie trudno było w jakiś sposób zaklasyfikować. Od 1992 roku do 1999 mieszkał z rodziną w indiańskim tipi na Warmii. Później przeprowadził się do Beskidu Niedzkiego, do chaty, gdzie prowadził takie zajęcia dla dzieci o przyrodzie, o naturze. Krzysztof Skiba charakteryzuje Wojciecha Jankowskiego tak. Jakob jest prawdziwym hipisem, oddawał się paleniu marihuany i zaszył się w swoich bieszczadzko-mazurskich kryjówkach, nie chcąc mieć wiele wspólnego z otaczającą rzeczywistością. Tyle Skiba o swoim przyjacielu i koledze Jankowskim. Kolejne osoby, które zaklasyfikowałem do kategorii inne, to Janusz Waluszko,
o którym mówi się papież polskiego anarchizmu, od właściwie dziesięcioleci jest związany z Politechniką Gdańską, właśnie z biblioteką, gdzie pracuje po prostu jako bibliotekarz. I w końcu Klaudiusz Wesołek, również w kategorii inne, który dziś określa się jako pozasystemowy hodowca pus oraz producent koziego mleka z Polesia. Jest też twórcą vloga Telewizja Internetowa. Wcześniej również imał się wielu zajęć. No i w końcu Andrzej Misz, który właściwie próbował jednocześnie kariery w trzech ścieżkach. Jest to ścieżka przedsiębiorcy czy właściciela firmy, ścieżka duchowna, dlatego że Andrzej Misz jest diakonem, tułaczem tak zwanym, nie jest nigdzie inkarnowany, ponieważ został usunięty z zakonu jezuitów. Jak również angażował się w działalność społeczną, między innymi był współtwórcą Komitetu Obrony Demokracji. Na zakończenie jeszcze, bo chyba 3 minuty mi zostały, bardziej 2. Wydaje mi się, że 2 minuty, 2 ważne kwestie zdążę poruszyć. Mianowicie warto jeszcze powiedzieć, już po przedstawieniu tych modeli karier, jak realizację swoich aspiracji życiowych postrzegali sami przedstawiciele młodzieżowej opozycji. Czy uważali, że ta realizacja aspiracji życiowych po 1989 roku była możliwa, czy jednak ta sytuacja społeczno-polityczna uniemożliwiała w znacznym stopniu właśnie realizację tych zamierzeń. I tutaj głosy są bardzo różne, bo na przykład takie osoby, które relatywnie odniosły duży życiowy sukces, tak jak Piotr Semcha, czy Małgorzata Tarasiewicz, czy Mariusz Roman, uważają, że ta sytuacja społeczno-polityczna po 1989 roku w znacznej mierze utrudniała zrobienie kariery. Natomiast są osoby takie jak między innymi jak Lech Parel, jak Marek Wałuszko, jak Maciej Kosycarz, jak Dariusz Olejniczak, którzy twierdzą, że sytuacja po 1990 roku dawała możliwości realizacji zawodowych planów i aspiracji. Tutaj może jeden cytat. Tak, sytuacja 89-90 dawała taką możliwość. Mogłem wyjechać za granicę, a 5 lat później pracować w mediach publicznych. Wymienione organizacje młodzieżowe korzystały z okazji i były aktywne. Dodam tylko, że każda sytuacja takie możliwości daje, a wszystko zależy od nas samych. Tyle Marek Wałuszko. Natomiast z drugiej strony Małgorzata Tarasiewicz na przykład mówi, że po 1980 roku nie było możliwe realizowanie własnych aspiracji. Tutaj cytat, jako absolwentka anglistyki i politologii uważałam, że mogłabym wiele zaproponować, miałam różne innowacyjne społeczne pomysły, ale nikogo to nie interesowało, wręcz przeciwnie. To tylko 2 przykłady takich wypowiedzi, mam ich tutaj więcej, mam nadzieję, że zaprezentuję ich już później w artykule. Jednak trzeba to wyraźnie podkreślić, że tutaj są wyraźne rozbieżności niezależnie od stopnia realizacji kariery. Te osoby jak Piotr Szenka czy Małgorzata Tarasiewicz uważały, że jednak ta sytuacja nie sprzyjała, ale są takie, które zdecydowanie wskazują, że po prostu wiele zależało od danej jednostki i chęci właśnie kariery. I ostatnia rzecz, którą chciałbym przedstawić, to na ile aspiracją życiową poszczególnych przedstawicieli młodzieżowej opozycji było współtworzenie takiego opiniotwórczego, skonsolidowanego środowiska. I tak tutaj większość odpowiedzi, co ciekawe, wskazuje, że jednak nie było takiej potrzeby, by właśnie takie środowisko tworzyć. Jedynie z tej grupy osób Małgorzata Tarasiewicz wskazuje, że po prostu sytuacja społeczno-polityczna uniemożliwiała właśnie tworzenie takiego środowiska. Czy mam jeszcze raz, czy już nie bardzo? Myślę, że ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Dobrze, więc wydaje mi się, że tak może tylko anegdotycznie, najbardziej skonsolidowane środowisko, najaktywniej działające, najdłużej działające stworzyli po 1989 roku anarchiści, którzy jeszcze w XXI wieku czynnie działali chociażby na trójmiejskim, mówiąc kolokwialnie, podwórku. Takiego skonsolidowanego środowiska przez wiele lat nie udało się stworzyć Federacji Młodzieży Walczącej, bo stowarzyszenie powstało dopiero w 2007 roku.
ani nie udało się takiego środowiska stworzyć również organizacji Wolność i Pokój, bo fundacja powstała dopiero w 2011 roku, natomiast anarchiści konsekwentnie przez kilkanaście lat byli widoczni w tej przestrzeni społeczno, może nie politycznej, ale społecznej na pewno jeszcze do właściwie przez całe lata 90. aż po XXI wiek. Oczywiście mam świadomość, że ten portret zbiorowy jest niepełny, składa się tylko z 18 osób, natomiast mam nadzieję, że ten referat i to wystąpienie daje pewne kierunki do badania właśnie karier czy dróg życiowych przedstawicieli młodzieżowej opozycji. Bardzo dziękuję. Może pan pokazać ostatnią scenę? Oto to, właśnie. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy panu Janowi Chlebowiczowi. Chciałbym zaprosić ostatniego, długo wyczekiwanego przez nas gościa i trzeciego panelistę, ostatniego dzisiejszego panelu, doktora Dariusza Gral. Serdecznie zapraszam, czy tutaj pana doktora. Pan doktor Dariusz Gral, doskonale znany jako specjalista od reform ekonomicznych lat 80. Tym razem pan doktor z referatem spółki z kapitałem zagranicznym w gospodarce PRL w ostatniej dekadzie. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Chciałbym wszystkich uroczyście powitać. Przepraszam, że tak troszeczkę później niż planowałem, ale przez sformułowane obowiązkami i tym, że jeszcze zdawałem egzamin dzisiaj sam ekran, tak naprawdę to z marszu przyjeżdżam i biorę się do pracy. Parę słów. Mój referat będzie dotyczył tak naprawdę stanu badań nad problemem spółek z kapitałem zagranicznym. Teraz działa? Tak, są. Teraz działa. Tak. Chciałbym przybliżyć pewien temat, który jest de facto bardzo niszowy. Pójdź od razu sobie. A zatem spółki z kapitałem zagranicznym w gospodarce PRL. Tak naprawdę temat niszowy, ponieważ dotyczy w głównej mierze lat 80. i moja uwaga też się skupia na tych latach 80. To jest coś, co realizuję od niedawna, ponieważ mam taką przyjemność, okazję badać źródła dotyczące spółek polino-zagranicznych w GUS-ie. Na początek definicja kapitału zagranicznego. Niestety na tym polega problem, że mam bardzo frenetyczny mikrofon. Okay. Dobrze, wobec tego, moi Państwo, na początek definicja głównego urzędu statystycznego, która była obecna cały czas i według niej prowadzona jest statystyka spółek z kapitałem zagranicznym, czyli kapitał wniesiony przez osoby z zagranicy w postaci środków finansowych, również instrumentów finansowych, papierów wartościowych, aktywów rzeczowych do podmiotu gospodarczego działającego w Polsce, jak również mogą być to osoby też, powiedzmy, polskiego pochodzenia prowadzące taką firmę w Polsce, ale kontrolowane przez obce podmioty. I taką definicję proponuje się w statystyce publicznej oraz ze względów podatkowych przez Ministerstwo Finansów. Teraz oczywiście pytanie jest takie podstawowe, czy kapitał własny, czy kapitał obcy jest gorszy czy lepszy z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Tak naprawdę ani jeden, ani drugi nie jest ani lepszy, ani gorszy, tylko chodzi o koszty tego kapitału. Koszt własny, koszt kapitału własnego jest zawsze wyższy niż kapitału obcego. W związku z tym, z punktu widzenia dziedziny rachunkowości finansowej, lepiej skorzystać zawsze z środków obcych, zewnętrznych niż kapitału własnych. Stosunek władz centralnych PRL do zagranicznych kapitałów, czyli w jaki sposób zmieniało się stanowisko władz państwowych reżimu PRL-u w stosunku do władz, do obcego kapitału. Po II wojnie światowej możemy wyróżnić kilka faz. Taka pierwsza faza to jest przede wszystkim okres lat 45-56,
kiedy następowały konfiskaty, nacjonalizacja i zwalczanie sektora prywatnego. Tutaj taką obszerną część, bardzo taką ciemną część stanowią konfiskaty majątku niemieckich przedsiębiorców. I bitwa o handel, która trwała około 2 lat i polegała na rugowaniu działalności handlowej podmiotów prywatnych. Zmienia się stanowisko władz państwowych od roku 1956, jest tak zwana odlicz, jest pozwolenie na urynkowienie, w związku z tym pojawiają się też zgody na działalność prywatną przedsiębiorców, ale polskiego pochodzenia. Ciekawym okresem jest ten okres między powiedzmy lata 50. do końca lat 60., kiedy władza perlowska za czasów Władysława Gomułki dogaduje się i są realizowane odszkodowania, podpisane są umowy o odszkodowania na rzecz tych podmiotów prywatnych, zagranicznych osób prywatnych i prawnych, które utraciły majątki w wyniku nacjonalizacji. Podpisano szereg bilateralnych porozumień. W roku 61, to jest też taka ciekawostka, pojawia się osoba Kamprada, Ingvar Kamprada, który był prezesem spółki IKEA. To jest ciekawy wątek. Pojawia się współpraca między rządem PRL-u a kapitalistami z krajów zachodnich. To jest taka współpraca, która była prowadzona czy poufnie. Starano się nie informować tego, o tym społeczeństwo. Było ewidentne przyzwolenie na już wtedy na taką działalność biznesową wprowadzoną w Polsce Ludowej. Ingvar Kamprad dla potrzeb swojego podmiotu, spółki akcyjnej, produkował w Polsce w 3 zakładach produkcyjnych elementy, półprodukty do swoich mebli składanych w IKEA. Ta współpraca była kontynuowana przez wiele, wiele lat. Między innymi jego syn narodził się w moim mieście, w Poznaniu, jako owoc tej współpracy. To jest taka ciekawostka. Nie było innych takich dużych biznesmenów, którzy mieliby tak rozległe interesy jak Kamprad i IKEA. Natomiast już za czasów właśnie Gomułki był ten wyłom polegający na tym, że współpraca dotyczyła licencji technologii z firmami zachodnimi i starano się odnawiać kontakty, które już były przed II wojną światową, czyli na przykład z koncernem Fiat. I dzięki temu mogła powstać produkcja dużego Fiata w Polsce. Okres kolejny to są lata gierkowskie, lata 70. Otwarcie na zachód. I tutaj pojawia się wątek, który został podjęty w badaniach, zaraz powiem dokładnie u kogo. Wątek współpracy z Polonią polską, z tą diasporą, która była za granicą i liczona była nawet na 10 milionów osób. W szczególności nasz rząd zwrócił się w stronę Ameryki Północnej do Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej, aby namawiał oczywiście do tego, żeby te osoby wracały do kraju i próbowały zaczynać życie swoje od początku w Polsce. Zainicjowano taką zorganizowaną współpracę z organizacjami polonijnymi na Zachodzie i efektem tej współpracy na przełomie roku 75-76 było powołanie takich wzajemnych wspólnych komisji, które spowodowały powstanie pierwszego aktu prawnego rozporządzenia rządu na temat możliwości zakładania spółek z drobnym kapitałem. To były tak zwane drobne przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym pochodzenia polskiego. Był to prawdziwy wyłom w całych dziejach PRL-u, bo wcześniej tak naprawdę kapitaliści byli prześladowani, zwalczani i co najwyżej wypłacano im odszkodowania. Nie było w tej doktrynie pozwolenia w ogóle dopuszczenia do działalności prywatnych przedsiębiorstw z Zachodu. Tu tym razem zrobiono wyłom. Był to wyłom uczyniony dla przedstawicieli polskiej diaspory, ale ten wyłom okazał się eksperymentem udanym, który był rozwijany w następnej dekadzie w latach 80. na pełną skalę. Czyli w pierwszych latach, to są pierwsze 3 lata między rokiem 76 a 79, powstało kilkanaście spółek, mówi się, że około 18 spółek z udziałem właśnie tych polonijnych biznesmenów. Zasady zainicjowania tej działalności były bardzo proste. Nie trzeba było wykazywać legalności pochodzenia kapitału. To jest bardzo ważne, bo wcześniej każdy pieniądz, który trafiał do PRL Zachodu, musiał być wykazany dokładnie jego źródło pochodzenia i czy nie jest ewentualnie zaliczką powiedzmy z obcego wywiadu. Tak? Tutaj był paniczny strach,
był to efekt taki uboczny walki wywiadów, która miała miejsce w tych czasach zimnej wojny. Obawiano się, że ktokolwiek przybędzie z Zachodu z pieniędzmi, to może prowadzić taką działalność wywiadowczą. W związku z tym to środowisko polonijne, które angażowało się w Polsce, było od samego początku bardzo mocno kontrolowane, inwigilowane przez aparat, tym razem kontrwywiadu. Kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa. Spodziewano się, że po prostu osoby te, oprócz działalności gospodarczej, będą próbowały werbować informatorów, agentów do wywiadów zachodnich. Ewentualnie sami właściciele będą taką służbę pełnić. Okazało się, pokazały to badania szczegółowe pracowników właśnie Instytutu Pamięci Narodowej, że nie zostało to potwierdzone w dokumentach, czyli nie znaleziono istotnie dużych dowodów, poszlak na to, aby właściciele firm prywatnych, tak zwanych polonijno-zagranicznych, taką działalność prowadzili, czy prowadzili ją na masową skalę. To była działalność, jak się okazuje, jakaś incydentalna, nic konkretnego nie zostało udowodnione. Bardzo ważny okres w działalności tych podmiotów zagranicznych to są lata 81-88, a w szczególności od momentu wydania ustawy z rządu jaruzelskiego w 1982 roku, kiedy wchodzą po pierwsze systemowe rozwiązania, systemowe ulgi. Trzyletnia ulga zwolnienia od podatku dochodowego w dziejach PRL to było nieprawdopodobne osiągnięcie. Nikt wcześniej czegoś takiego nie otrzymywał, a tu się okazuje, że z uwagi na braki kapitałów w walutach wymienialnych władza była zdolna nawet do tak daleko idących ustępstw. Sam Jaruzelski, a wiem to z wielu źródeł, które miałem okazję studiować jego osobistą teczkę, był nieprawdopodobnym przeciwnikiem powiedzmy sektora prywatnego czy działalności prywatnej. On po prostu dostawał pianę na ustach. Jak czytał wiadomości od kontrwywiadu, że komuś z prywatnej inicjatywy się udało, że udało się pomnożyć majątek, że zdawał się bogaty. Dla tego człowieka był on problemem. Nie. No aż tak nie, ale faktem jest, że osoby z otoczenia Jaruzelskiego nie mówiły, że on się tym bardzo ekscytował. Sam był takim pomysłodawcą tworzenia różnych komisji, które miały chodzić, kontrolować działalność prywaciarzy, aby broń Boże się nie wzbogacili. Zatem nie jego zasługa, tak naprawdę był ktoś taki jak Władysław Baka, jeszcze paru innych reformatorów w tamtym okresie, początku lat 80., którym zależało, żeby tą gospodarkę rozkręcić, pobudzić, żeby wyszła z tego wielkiego kryzysu, w jakim się znalazła, no dzięki zbytniemu na zadłużeniu z epoki gierkowskiej. Zatem lata 82-83, no do 84 to jest ogromny wysyp różnego typu przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych. Wysyp na małą skalę, bo to jak ja tam podliczyłem w swoim artykule, w ciągu kilku lat liczebność tych podmiotów wzrosła dziesięciokrotnie. Na tle całego sektora prywatnego no nie było żadnej sfery, żadnej działalności, która miałaby podobną ekspansję, podobną falę rozwoju. W każdym razie ten okres jest przerywany. Dlaczego? Ponieważ władza centralna, reżim wojskowy był zdecydowany przeciwdziałać nadmiernemu bogaceniu się właścicieli prywatnych, ale była jedna zasadnicza przeszkoda i to wykazali nasi koledzy w swoich badaniach. Ta przeszkoda polegała na tym, że w wielu zarządach spółek polonijno-zagranicznych był już umocowany aparat władzy, byli umocowani urzędnicy, byli umocowani członkowie rodzin prominentów, byli nawet wiceministrowie zatrudniani. Także właściciele tych biznesów we wspaniały sposób wkomponowywali się w strukturę działania tamtejszej, powiedzmy, nomenklatury w latach 80. Oni starali się mieć zawsze kogoś na wysokim stanowisku w zarządzie lub bezpośrednio przypisany do zarządu. W taki sposób, żeby była to swojego rodzaju ochrona. Zatem wielu właścicieli korzystało z tej ochrony. Ci, co nie korzystali z takiej ochrony, jak na przykład Ignacy Soszyński w swojej firmie Interfragrance, której historię miałem okazję mocno zgłębiać, to był człowiek, który szedł zawsze pod prąd. On był po prostu zwalczany. Był znakomitym biznesmenem, świetnie sobie radził, założył pierwszy koncern prywatny na skalę ogólnopolską i nikt się z nim nie mógł równać, jeśli chodzi o umiejętności biznesowe, ale to nie przeszkadzało tej władzy, żeby go zniszczyć i doprowadzić do ruiny. Jego osobiście, jego zdrowie doprowadzono do ruiny, wielokrotnie go szykanowano, ale firmę jako tako nie zniszczono, ponieważ zadbał o to tak, żeby ją podzielić
i żeby rodzina mogła ją bezpośrednio przejąć, jak tylko go zabraknie. Także wspaniale ją urządził. Mimo jego śmierci w 1987 roku rodzina je przejęła i ten biznes znakomicie rozwijali. Natomiast, co ciekawe, firmy, w których byli umocowani przedstawiciele reżimu, te firmy zawsze działały. Mogłyby mieć jakąś karę, tak jak firma Impol, mogła otrzymać jakieś karne odsetki do zapłacenia, niedopłaty w podatkach, ale bardzo często im umarzano te kary i one funkcjonowały dalej. W związku z tym, jak miałem okazję badać dane statystyczne i polecam każdemu, są przebadane dokładnie i mamy informacje statystyczne na temat ostatnich 3 lat funkcjonowania spółek polonijno-zagranicznych w Polsce w latach 86-89. Te dane pokazują, że mimo różnych postaw władzy i często szykanowania fiskalnego tych podmiotów, one sobie radziły nieprawdopodobnie dobrze. Efektywność działania w poszczególnych dziedzinach była od 3 do 5 razy wyższa. Wydajność pracy. Ja już mówię, nie mówię o szczegółach. Nie mówię o sprzedaży, która była z reguły zatajana. Jej rozmiary były faktycznie zatajane. Zyski też były zatajane. Ale w poszczególnych segmentach działalności widzimy nieprawdopodobną przewagę nad podobną firmą z branży państwowej. Zawsze tak było. I dlaczego udawało się mieć tą ochronę polityczną? Ponieważ przedstawicielom władzy reżimu, którzy byli w spółkach polonijno-zagranicznych, płacono znacznie więcej. Najczęściej otrzymywali najwyższą garzę w spółce. To były takie specjalne dla nich garze, które miały zapewnić im spokój i jakby ochronę. To było tak zwane kupowanie bezpieczeństwa. Ja to tak nazywam, prawda? W związku z tym, mimo że wielu z nich figurowało jako agenci SB, oni faktycznie nigdy nie pracowali jako agenci SB. Znamy wielu liderów polskiego biznesu, którzy byli zarejestrowanymi jakimiś informatorami. Oni nigdy nie wypełniali żadnych papierów, oni po prostu figurowali tylko na liście. To miało im zapewnić osłonę. Tylko i wyłącznie osłonę. Co ciekawe, jak tutaj koledzy badali dokładnie źródła właśnie w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i w Warszawie, czy w Katowicach, to okazuje się, że wśród tak zwanych szeregowych pracowników, zwykłych pracowników, nigdy nie udawało się zwerbować agentów. Dlaczego? Nie było takiej potrzeby. Bo jeśli byli agenci, to oni byli umocowani bezpośrednio albo w księgowości, albo w zarządzie. Więc po co pracowników? Pracowników prawie w ogóle nie było na listach. Tylko osoby właściciela i zarządu. I one przekazywały to, co chciały na temat tych spółek. A poza tym była cały czas tak zwana osłona na poszczególne podmioty, które zwłaszcza były gdzieś blisko, powiedzmy, jednostek wojskowych czy ważnych urzędów. Tam była zawsze osłona. Moi Państwo, to tyle moi... Proszę? Tak, no mieli oni tak zwane przykrywki. Takie przykrywki, które się nadawało zawsze na, powiedzmy, czasami z urzędu, na specjalne, powiedzmy, czy instytuty badawcze, czy jednostki wojskowe. Przykrywki, które zawsze inwigilowały, patrzyły, co się dzieje, prawda? Tak zwany ruch. Ruch z danym przedsiębiorstwem, co się wokół niego dzieje. Teraz chciałbym wymienić kilka opracowań, które powstawały w ostatnich latach. Tutaj jest duet Macieja Bałtowskiego i Macieja Miszewskiego, bardzo mi bliskie osoby, które pisały pierwsza transformacja gospodarcza w Polsce z roku 2006. Fajna, bardzo dobra książka, która pokazuje również kontekst sektora prywatnego w wielkim skrócie, ale znakomicie pokazuje również, jak tam się w strukturze tego wszystkiego mieściły w spółki PPZ. Dalej mamy już tylko wyłącznie gospodarkę socjalistyczną w Polsce, samego Macieja Bałtowskiego. I on tam pokazał zarówno rozwój PPZ, jak i tych spółek, nielicznych spółek, które powstały na prawie z kwietnia 86 roku, które umożliwiało już powoływanie normalnych podmiotów spółek z kapitałem zagranicznym, nie tylko polskim, ale w ogóle z całego świata. To był też wyłom bardzo ważny. I ten wyłom też ma swoje uzasadnienie. Otóż ja miałem okazję przez kilka lat badać źródła dotyczące MFW i Banku Światowego, które są w Ministerstwie Finansów. Od roku 80 do 89. Wszystkie te źródła przekopałem. I okazuje się, że ta ustawa z 86 roku była konsekwencją uzgodnień pomiędzy polskim rządem a misjami, które przyjeżdżały do Polski na rozmowy odnośnie właśnie tego, jak moglibyśmy znów otrzymywać pomoc finansową, jak moglibyśmy dostać członkostwo w MFW. Jest wyraźna korelacja. Jak spełniliśmy najważniejsze punkty oczekiwań, czyli powstała ustawa dokładnie w kwietniu 86, następnie podpisaliśmy wszystkie umowy, które gwarantowały, że będziemy spłacać wszystkie długi z epoki gierkowskiej, co prawda do 2020 roku, ale to był szczegół,
to my dostaliśmy jesienią tego samego roku 86 pełne członkostwo w MFW. I już w następnym roku była mowa o konkretnych kredytach dla Polski. To pokazuje taką konsekwencję, prawda? Następnym wyłomem była ustawa z grudnia, dwie ustawy, ale ta jedna była szczególnie ważna, o spółkach z udziałem zagranicznym i ona dawała prawo 100% udziału podmiotom zagranicznym w gospodarce PRL, prawda? Zaraz potem powstała PAIS, czyli Państwowa Agencja do Spraw Inwestycji Zagranicznych i ona miała już koordynować na bieżąco, informować i wspierać tych inwestorów, którzy przyjdą z zachodu i będą chcieli w PRL, uwaga, w PRL cały czas prowadzić swoją działalność. Krótko mówiąc, to czy byłby okrągły stół, czy nie, czy byłyby wygrane wybory, czy nie, w Polsce i tak byłby kapitalizm. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, byłby kapitalizm, tylko w innym wydaniu. To byłaby gospodarka mieszana, taka na wzór mniej więcej chiński, bo wtedy byli wszyscy zafascynowani cudem ekonomicznym chińskim. Ja jestem przekonany w 100%, że byłoby właśnie coś takiego. Tym bardziej, że współpraca z niektórymi rządami tamtejszej ekipy, czyli mówię o Mieczysławie Rakowskim, jego rządzie, z rządem RFN, z rządem Francji, nieprawdopodobna. Rząd Francji zaoferował bezpłatne szkolenia dla polskich urzędników, dla polskich przedsiębiorców w aspekcie rynku kapitałowego i prywatyzacji, co się generalnie nie mieściło w głowie, ale było już takie przyzwolenie na taką współpracę. Aczkolwiek bardzo bacznie obserwowano ruchy Związku Radzieckiego, czy będzie przyzwolenie na uprawianie takich biznesów. Zresztą w Związku Radzieckim była pierestrojka i kraj się dezintegrował. Można by na ten temat dużo powiedzieć, ale chciałbym tu jeszcze oprócz tych kilku opracowań wskazać na książki mojego wspaniałego mistrza Jacka Tittenbruma, który napisał dwie bardzo ważne książki, ale wymienię tą jedną, Z deszczu pod rynnę, czyli Mandry polskiej prywatyzacji, cztery tomy, pisane dosyć swobodnie, ale nieprawdopodobna baza źródłowa. Dalej mamy Bernardę Niczkę, Firmy polonijno-zagraniczne. Tutaj mamy w tej pracy genezę powstania, całkowitą genezę bardzo ładnie naświetloną na podstawie zarówno źródeł zagranicznych, jak i tych, które są w archiwum IPN. Dalej mamy książki, obszerne dwa artykuły pana Mirosława Sikory, który zapewne jest na sali. Jedna z nich, to ponad 50 stron wspaniałego opisu, gdzie w ogóle mieściły się te spółki polonijno-zagraniczne w całej strategii działania władz, jakie one miały rolę do odegrania, jakie były oczekiwania władz centralnych co do tych spółek, to wszystko jest pięknie wyjaśnione. A druga sprawa to o tym, jak następowało mieszanie, czyli tak zwana symbioza pomiędzy właścicielami tych biznesów polonijno-zagranicznych, a aparatem władzy, urzędnikami wojskowymi. I to jest znakomicie pokazane w Koncesjonowany Kapitalizm, Służba Bezpieczeństwa, MSWA, spółki polonijne. Są dwa bardzo dobre materiały, które się ukazały w ostatnich latach. I nic nie jest lepsze od tych dwóch materiałów. Mogę powiedzieć, według mojego stanu wiedzy, nie ma lepszych opracowań. Jeśli chodzi o uczelnie państwowe, praktycznie nic w tym kierunku nie uczyniono. I tak naprawdę zainteresowania badaczy na naszych uniwersytetach, zwłaszcza ekonomicznych, są zupełnie inne. Niestety nie sięgają tego sektora. Panie doktorze, wiem, że to jest najgorszy prawdopodobnie możliwy moment, żeby to powiedzieć, ale muszę pana poprosić o stanowcze przyspieszenie, ponieważ skończy nam się czas na pańskie wystąpienie. Więc najkrócej mogę powiedzieć o badaniach własnych, widać to na slajdzie. Ja skupiłem moją uwagę w przypadku właśnie badania tych przedsiębiorstw na aspekcie przywództwa w biznesie, do czego bardzo przydatne są różnego typu materiały z prasy tamtego okresu. Analizie finansowo-ekonomicznej spółek, wyników finansowych, które są dostępne, całe szczęście, i jaką rolę pełniły w strukturze produkcji oraz sprzedaży. Tu mamy bardzo bogate materiały GUS-u, których wiele nie zostało publikowanych, a są w archiwum w Centralnej Bibliotece, a także postrzeganie PPZ w społeczeństwie. Jest kilka ciekawych badań socjologicznych na ten temat. Ja też je wykorzystałem, żeby sprawdzić ten mit na temat tego, że spółki te nic specjalnego nie oferowały, prawda? Były tylko i wyłącznie spekulacyjne, miały być przykrywką dla różnego typu agentów i nic nie wnosły. Ja mogę powiedzieć, że w moim artykule, który zresztą się ukaże teraz w najnowszym numerze Pamięci, jest wyraźnie podkreślone, że one wnosiły bardzo dużo. Choćby w produkcji tych produktów, wyrobów konsumpcyjnych, których bardzo brakowało i zakłady państwowe nie potrafiły tego zapewnić, różnego typu produktów konsumpcyjnych, żywnościowych, odzieżowych i tak dalej, ale też jeden aspekt, który jest bardzo ważny, a rzadko wymieniany, dzięki PPZ-om w Polsce wyprodukowano i sprzedano
ponad 100 tysięcy komputerów osobistych przed rokiem 89. Kto o tym wie? Bardzo mało osób o tym wie. Jeśli byłyby to spółki spekulacyjne, które nic nie wnosiły, to skąd te komputery nagle się pojawiły, tak? To robili ci biznesmeni. Oni je sprowadzali, składali spod zespołów z Dalekiego Wschodu, byli prekursorami w tej technologii. Były to maszyny znacznie lepsze niż jakiekolwiek wytwory państwowych fabryk komputerów typu Odra. Mówię to od razu, z czystym sumieniem. Firmy księgowe, firmy, które zajmowały się konsultingiem, kupowały wyłącznie sprzęt od PPZ, bo nie było innej konkurencji na tym rynku. Także mity na temat tego, że one nic nie nosiły do gospodarki, są nieprawdziwe. Miałem okazję też czytać wiele wywiadów z informatykami, inżynierami tamtych czasów, lat 80., którzy współpracowali albo byli na etacie w tych przedsiębiorstwach polino-zagranicznych. Oni sobie bardzo cenili doświadczenie wyniesione z tamtych spółek. Czyli nieprawdą jest, że one nic nie wnosiły. One były bardzo prężne, wiele z nich pracowało na pełne obroty, nie tylko 2-3 lata, jak to często mit mówi, że 2-3 lata i zamykano, bo się nie opłacało. One działały dalej. Zatrudniały najlepszych księgowych, żeby znajdować haczyki w prawie podatkowym PRL i płacić niższe podatki. Jeśli chodzi o tak zwaną optymalizację podatkową, to na dużą skalę wprowadziły to właśnie tamte spółki. Temat optymalizacja podatkowa. Wymyśliły je PPZ. To były autentycznie firmy, które były pod tym względem prekursorami. Dziękuję bardzo i przepraszam, że tyle czasu zajęło. Proszę Państwa, niech mi będzie, zanim Państwu oddam głos i poproszę o pytania i komentarze, niech mi będzie wolno zareklamować zbliżający się już we wrześniu czy w październiku czas, kiedy ukaże się najbliższy numer rocznika Komunizm, System, Ludzie, Dokumentacja, o którym był łaska wspomnieć pan doktor. W nim ukaże się między innymi tekst Dariusza Gralia, nie tylko, kilku innych znamienitych autorów, który w pewnej mierze jest pokłosiem konferencji, którą mieliśmy przyjemność organizować w Gdańsku w zeszłym roku, poświęconą zresztą zbliżonej tematyce. A teraz, proszę Państwa, mamy jeszcze nieco czasu, zanim oddamy się rozkoszą podniebienia, co czeka już nas za chwilę. Zapraszam Państwa, zachęcam do zadawania pytań naszym prelegentom. Sam jestem również gotów to zrobić, ale pozwolę sobie zostawić to na koniec. Bardzo proszę, tak, profesor Brzech. Ja tu miałbym właściwie pytania do referentów i może tak w kolejności do profesora Zaleckiego, bo jak ja zrozumiałem, ten kapitał kulturowy inteligencji się wyróżnia, czy ma się wyróżniać na tle innych kapitałów. To znaczy, tym kapitałem jest wykształcenie i nawet jak inteligent, powiedzmy, pełni jakąś funkcję polityczną, jest biznesmenem, może stracić majątek, może stracić władzę, ale tego wykształcenia nie straci nigdy. Ale z drugiej strony Pan mówił o tym, że bycie inteligentem jest zależne od tego, czy jest się uznanym za tego inteligenta. No ale to uznanie można stracić, tak? Czyli tutaj mamy pewnego rodzaju taką dwuznaczność. I druga moja wątpliwość to jest taka, no na pewno inteligencja, znaczy dobrze mieć sojusznika inteligencji, tak? Jeżeli chcemy, powiedzmy, mieć władzę, tą władzę sprawować w jakiejś drugiej perspektywie, no to nie można się jakby opierać tylko i wyłącznie na sile, na dobrobycie, ale trzeba jakąś wytworzyć ideę. No i do tego celu służą inteligencji, czyli warto mieć jakby wśród swoich zwolenników inteligentów, ale problem polega na tym, czy można mówić o inteligencji jako aktorze zbiorowym, który ma własne jakby interesy, tak? I w jaki sposób on działa jako aktor zbiorowy. Tutaj jest, i szczególnie po roku 89. Mi się wydaje, że raczej w tym okresie no, inteligencja jako taki aktor zbiorowy no nie działała. Ona raczej była poddawana transformacji ustrojowej również. I tutaj jeszcze do pana Chlebowicza miałbym też takie pytanie. Znaczy, dobrze byłoby ten katalog 18 osób rozszerzyć, szczególnie powiedzmy, tu by trzeba było też charakteryzować te
tych młodych ludzi, na przykład jaką oni szkołę kończyli. Tak? No, część z nich kończyła licea, część z nich na przykład kończyła jakieś szkoły zawodowe i teraz jak się potoczyły ich ścieżki. Tutaj można właśnie byłoby koncepcję profesora Zalewskiego wykorzystać w tym, że właśnie uczniowie, absolwenci liceów kontynuowali karierę, czy robili karierę właśnie w takich zawodach związanych z dziennikarstwem, biznesem, no a ci, którzy kończyli inne szkoły, inny typ szkół, no właśnie, może zajmowali mniej eksponowane środowiska. Inne stanowiska, no. Miejsce społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Bo to jest ta kwestia tej reprezentatywności zawsze, tak? Czym akurat ci. I tu, no i to chyba... Aha, właśnie, i to pana grali. Otóż ja przeczytałem, jest taka książka Tadeusza Kowalika, Polska Transformacja.pl i on na którejś tam stronie pisze, że w marcu roku 89, zanim się nie zakończyły rozmowy okrągłego stołu, jeszcze one trwały, to Polski z ramienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego przyjeżdżał do Soros i on negocjował jakby reprywatyzację polskiego majątku narodowego. Jeszcze on jakby przyjeżdżał i negocjował przed przyjazdem Zaksa i tam przedstawiał kilka takich projektów powołania jakiejś agencji, która miałaby polskim majątkiem zarządzać i miałaby również prawo do sprzedaży tego majątku. Czy pan znalazł to potwierdzenie jakby w innych źródłach? Bo pan właśnie ciekawie tutaj to przedstawił, no, ta ścieżka transformacji ekonomicznej, ona się jakby rozpoczęła już wcześniej, były takie sprawy. I teraz, no właśnie, ta demokratyzacja, okrągły stół, czy to był wynik może tych strajków w roku 88, tak, w maju i w sierpniu. Wtedy jakby tutaj społeczeństwo się włączyło do gry i uniknęliśmy tej ścieżki chińskiej, która mogła być pierwotnie planowana. Dziękuję panie profesorze. Doktor Rafał, proszę. Ja mam dwa komentarze do referatu profesora Zaleckiego. Zacząłbym od tego, że jednak pewną przesadą jest pokazywanie KOR-u jako Sojuszu Inteligencji Lewicowej i Katolickiej. To była niewielka grupa inteligencji katolickiej, grupa katolików koncesjonowanych. Większość inteligencji katolickiej nie miała na początku pojęcia, czym jest KOR. A jak już zaczęła mieć pojęcie, to zgodnie ze stanowiskiem kościelnej raczej była zdystansowana wobec KOR-u. Było o wiele pełniejszym jakby ideą tego sojuszu była zdecydowanie już solidarność sama w sobie jako masowy ruch społeczny. To tak, ale KOR w żadnym razie, wydaje mi się, że to jest tylko pewna grupa inteligencji, z pewną grupą inteligencji, w żadnym razie nie większościowa. Druga rzecz to te spory, te kwestie biografii opozycyjnych, o których pan mówił. Oczywiście tu jest pełna zgoda co do tego, że w latach 90. 2000 to miało wielkie, kluczowe znaczenie. Ale w ostatnich kampaniach wyborczych to już nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Po obu stronach mamy dawnych członków PZPR i obie te grupy nawzajem się oskarżają o bycie w PRL-u, bycie jakby posiadanie członków PZPR wysokiego szczebla i to w ogóle nie wpływa na wynik wyborów. To już nie jest moim zdaniem interesujące dla przeciętnego człowieka. I do kolegi Dębowicza mam jedno krótkie pytanie. Dlaczego pan Miszk wyleciał z zakonu? To może być interesujące. Dziękuję panu doktorowi Ławce. Profesor Zybertowicz, bardzo proszę. Dwa pytania od profesora Zalewskiego. Pierwsze dotyczące końcówki wystąpienia, gdy pan mówił o sterowności państwa i tak mówił pan tak, jakby pan miał milcząco domyślnie jakieś miary tej sterowności. Gdybym dowiedział się, co by pan tutaj zaproponował jako miary, by porównać tej sterowności, zwłaszcza niezutrojowo, a druga kwestia to jest taka jakby sugestia do przeeksplorowania, jeśli faktycznie tak jest, że to jest taki
stereotyp, że ta nasza inteligencja jest jakaś specyficzna, środowisko jest specyficzne, jest unikalne i te rzeczy, to powstaje pytanie, czy przyjąwszy, że tak jest, to może mieć jakieś źródła w tym, że przez wieki czyliśmy obok, no rzadziej razem, ale obok jednak wielkiej kultury żydowskiej, która jest kulturą właśnie pisaną, inteligencką w pewnym sensie. Czy tu mogą być jakieś rezonanse, przesłuchy, oddziaływania, stymulacje, które by za tą specyficzność inteligencji polskiej odpowiadały. Czy pan się nad tym zastanawiał, czy pan Józef, teraz jak pan to myśli? I teraz do kolegi Grali. Pierwsze pytanie jest jakby takie trochę niszczące. Mianowicie, co z tego wszystkiego wynika, że pan nam opowie o tym? Na przykład, czy z tych badań dotychczasowych wynika coś w skali makro, pan może powiedzieć, jaka rola była w skali makro? Czy w przepływów finansowych, nie wiem, PKB z poziomu zatrudnienia, czy jakieś dane pan ma już zagregowane? A druga rzecz, to proszę o konsultację wokół takiej mojej hipotezy, którą w tych czasach zajmowałem się rolą służb transformacji w komunizmie późnym sformułowałem, ale ona mi wyszła, ta hipoteza, raczej z modelu teoretycznego i ze szczątkowych, rozproszonych informacji. Mianowicie stawiałem taką tezę, że państwa totalitarne nie miałyby zdolności rozwoju gospodarczego, gdyby tajne służby nie pełniły ważnej roli regulacyjnej w procesach gospodarczych, i byłyby substytutem właścicielskiego oka nad menadżerem. Ja kiedyś przejrzałem metod jakichś stypendium w Cambridge wszystkie dostępne historie KGB w języku brytyjskim i innych służb tam sowieckich i znalazłem tylko szczątkowe informacje o aktywności służb w obszarze gospodarki. Wszędzie było sfokusowane to na zwalczanie opozycji, stabilizacji państw. Jak ja modelowo tłumaczyłem tezę, że rola służb była bardzo ważna w gospodarce? Istniało jakieś takie powiedzenie, zapewne tak mówiliśmy, że w kapitalizmie jest anarchia w konsumpcji, a dyscyplina w produkcji. A w socjalizmie odwrotnie. Jest dyscyplina w konsumpcji, a nawet produkcji. Teraz, jaki to mechanizm miało sygnalizować, gdy w kapitalizmie proces gospodarczy jest regulowany przez, patrząc strukturalnie, makrostrukturalnie, przez dwa czynniki. Konkurencja rynkowa odfiltrowuje kiepskie produkty czy usługi oferowane przez firmy, a za plecami menadżerowie mają właściciela, w zasadzie rada do, czy jakiejkolwiek innej, który powoduje, żeby jakby problem agencji był rozwiązywany. Czyli, że menadżer jako agent pryncypała nie nadużywał zasobu, nie ma kontaktu. Tego właściciela nie było, ale każdy szef firmy wiedział, że nie tylko ma w swojej hucie Katowice, powiedzmy, zakładową komórkę partyjną, która patrzy mu na ręce, ale oprócz tego przychodzi do niego, przedstawia mu się uprzejmie oficer obiektowy. Czy on jest opiekunem, on będzie pomagał i ten dyrektor wiedział, że oficer obiektowy ma w firmie, w zależności od wielkości, od kilkunastu do kilkuset źródeł osobowych, jak to był wielki zakład pracy. I że na wszystkich szczeblach, że jego informatorem oficera obiektowego może być jego kolega z zarządu firmy, może być brygadzista, portier, ktokolwiek inny. To wytwarzało taki mechanizm kontroli niewidocznej, który powstrzymywał przed nadużyciem, pokusą nadużycia, moral hazard. I to jest mój jakby model teoretyczny, czy z pana badań, ja nie znam tych prac z pana Sikory tutaj, które wydają się ciekawe, czy z pana badań, spada z lektur, z tego, co Sikora napisał, wynika, że ten model mój, że ten teoretyczny, faktycznie oddaje rzeczywisty mechanizm strukturalny. To znaczy, że
popełniamy błąd jako badacze, gdy postrzegamy SB, tajne służby, przez pryzmat walki z opozycją, co oczywiście miało miejsce, że systemowo nie mniej ważna była rola jakby regulowania, chronienia decydentów gospodarczych na poziomie firm przed pokusą na dłużej. Dziękuję panie profesorze. Ja może mam do pana profesora Radzieckiego. Taką może nie pytanie, ale sugestie. Moim przekonaniem brakuje mi tutaj pewnego rysu, konceptu właśnie o tym kapitale, inteligencji. Czym ona była w XIX wieku? Tu na przykład podam takiego autora, znaczy może tytuł o serwilistach i serwilizmie, wydane na emigracji w Paryżu. Rzadka publikacja, ale czy późniejsze prace z czasów wojny Mackiewicza Józefa, tak? Jest taka pozycja, która mówi wyraźnie, czym się objawiać winna postawa pewna niepokory, niepodległości ducha. Brakuje pewnego odniesienia, tak? No i mamy tutaj Cywińskiego, Rodowody Niepokornych, tak? Dlaczego tak się stało? Ta różnica między XIX-wieczną inteligencją a tą lat 80., tak? Dlaczego ta lat 80. XX wieku odwołuje się do tej, powiedzmy, no, tej PPS-owskiej wręcz i to cała, nie tyle wybrana, tak Korowska, ale cała odwołuje się do tego wątku. Tego mi w tym brakuje, tak? Bo ten kapitał inteligencji to jest inteligencja, tak powiedzmy, no, sanacyjna, tak, styropianowa, alternatywna, no tak nie do końca, no, to trzeba jakby ująć to w pewną taką wprowadzenie, tak, co to jest ta inteligencja w rzeczywistości, no bo kapitał, majątek stracimy, ale tej inteligencji nie stracimy, no stracimy, no, z tego przykładem są postacie, jak mamy Burzaka na przykład, tak, Kazimierza Burzaka, który był wyjątkowo inteligentnym człowiekiem, należał do tego środowiska właśnie, który był niepokorny, a jednocześnie kooperował ze wszystkimi. A jednak mimo wszystko ta inteligencja jego została zdeprecjonowana, tak, zniszczona. I wielu takich ludzi, tak, po okresie, to jest jakby no, dotyczące nas, tak. To, co dzisiaj mamy, to się zaczyna w latach 44-45. Ale tu brakuje pewnego przedstawienia. To dotyczy zarówno strony lewicowej, prawej, tak, czyli ludowców, narodowców, naukowców, tak? Dlaczego to jest? Pewnego rodzaju studium nawet w przypadku potrzeba tutaj, żeby wprowadzić o tym kapitale, tak? Co znaczy stracić i dlaczego można stracić i co? Tak? To jest to, czego mi brakuje, tak? No, co do metodologii, dalszej nie będę się odnosił, bo nie jestem specem w tej materii, natomiast tym mi brakuje. Jeżeli chodzi, i tu dziękuję panu profesorowi, natomiast do pana Chlebowicza mam taką pierwszą uwagę. Tutaj na prezentacji, jak również pan wymieniał nazwiska ze środowiska Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, to już mówiłem w kuluarach. No przykro, ale nie mogę się zgodzić, czy to Maciej Kosycarz, czy Marek Wałuszko, czy Paweł Kona byli w RSA. W żadnym wypadku byłem miał RSA. Siedziałem w Jądrze, więc nie pamiętam, że oni tam pojawiali się, tak? Natomiast twierdzenie, że oni tak uważają, no cóż, każdy z nas może dzisiaj powiedzieć, ja byłem tym, tak? No, taki trochę syndrom Tyrubolka, tak? Byłem uczciwy albo nieuczciwy. Więc trzeba do tego się odnieść z pokorą. Tutaj profesor Brzechczyn powiedział, że trzeba rozbudować. Niewątpliwie tak, jest wiele postaci tragicznych. No, na przykład tu jest o Andrzeju Miszku. Tutaj pan doktor wspomniał właśnie, dlaczego się przestał być aktywnym mnichem, księdzem, ale są też postacie, które były wokół Andrzeja, tak? Nie tylko, że on kot, ale również była wcześniej jego działalność. Myślę, że poprzez pryzmat tej działalności lat 80.
co oni robili, tak? Bo tu profesor wspomniał szkoły, tak? No bo były lice ogólne, szkoły techniczne czy zawodowe i to jakby warunkowało pewną postawę. Najmocniej przepraszam, ale muszę pana poprosić o postawienie pytań, ponieważ naprawdę kończy nam się czas. Znaczy mi to moja sugestia, tak? Dobrze, to jest tytułem komentarzów, a raczej nie pytań, bo tu trudno pytać, tu brakuje czegoś, tak? Pytania raczej później będą, ale to już na innej stopie. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ponieważ nie mogę sobie odpuścić, to chciałem też powiedzieć krótko dwie rzeczy. Odnosząc się do tego, co powiedział dr Dariusz Grala o tym niezadowolonym, czy też załapieniącym się na wieści o sukcesach prywatnej inicjatywy Jaruzelskim, no to nie zgadzam się, znajdę cytaty z na przykład posiedzeń rządu z roku 1988, gdzie jest Jaruzelski zapraszany, gdzie on się bardzo cieszy. W związku z czym jest tutaj pewna taka, jak pragnie to kreować Paweł Kowal, może jakaś taka, to pół żartem mówię, neoendeckość Jaruzelskiego. Tak naprawdę po prostu pragmatyzm. I miałbym pytanie, ja wiem, że tych pytań już było bardzo dużo, ale może tak profesor Zawiecki, jak i Jan Ferbowicz byliby łaskawi powiedzieć dwa słowa na ten temat, bo wystąpienie Jana Ferbowicza podało takie sformułowanie, a może nie tyle padło sformułowanie, może ja je chciałem bardzo usłyszeć, że te kariery biznesowe to były w jakimś sensie kariery zastępcze. I po pierwsze miałbym pytanie do Janka, czy rzeczywiście uważa, że czy można tak powiedzieć? Czy taka interpretacja byłaby zasadna? A pana profesora, czy pójście w biznes to jest zgodne jeszcze z etosem polskiego inteligenta, czy nie? No, świeżby mnie, żeby odpowiedzieć na to, ale bardzo dziękuję. No to cóż, poprosiłbym profesora Zawieckiego o tego, żeby zaczął rundę odpowiedzi. Dziękuję bardzo za pytania. Pan profesor, jak w sensie podniósł ważną kwestię tego uznania. Ja powiedział, że w pojedynczych przypadkach spektakularnych to jest teoretycznie możliwe, ale też teoretycznie, bo jak się wejdzie do jakiejś ulicy uznanej symbolicznej, to nawet wyzwania się staje słabą. I że ten człowiek jest znany z jakiegoś negatywnego czynu, ale jest znany i tak w sensie takim technicznym myślę, że jako socjolog uważam, że tu stawką jest bardzo ważną zdolność do przekazywania kolejnym pokoleniom swojej rodziny i środowiska tego statusu. I nawet jeśli weźmiemy elity takie osoby, które się sławiły czymś niesławnym, nawet pomimo tego są w stanie przekazać pewne uprzywilejowanie swoim dzieciom. Także myślę, że w pewnym sensie ten proces uzyskania uznania jest nieodwracalny. Przekazują przez kapitał społeczny? A może przez kapitał społeczny bardziej przekazują przez politycy? To myślę, że to jest ponownie. Inteligencji, kapitał kulturowy i społeczny są im wyżej w elicie, tym bardziej one są ze sobą związane. Bo więzi międzyludzkie są powiązane coraz bardziej z wiedzą o tym, jak o polskiej kulturze, o elicie, Można przekazać kapitał sieciowy rodzinny synowi Durniowi. Co dobrze. No ale mówię, jakby... Nie, bo wolny znak. Czy można panie profesorze, bardzo proszę. No właśnie, dlatego sugerowałem, żeby ten zarys, zjawisko, inteligencja i kapitał, tak? Bo u panów. W ten sposób profesor Zawiecki nam nigdy nie odpowie. Więc praktycznie nie można. Nie mam czasu rozwijać, przepraszam, bo to działa, kolejne bardzo istotne pytanie tego działania podmiotowego przez inteligencję. Myślę, żebym tak się bronił, że powiedział, że sporo podmiotowość mają środowiska inteligenckie. Często wyraźnie zarysowane, a pomiędzy wszystkimi środowiskami inteligenckimi według mnie jest wspólna płaszczyzna mimoistego porozumienia. Podzielamy nawet mimo wielkich konfliktów, podzielamy pewne wspólne wartości i poprzez te liczące wspólne wartości te środowiska de facto są w stanie się skoordynować, w szczególności w walce z takimi kluczowymi wrogami, oponentami, których jest wiedzia. O korze pan, no myślę, że pewnie przyznam rację, no, że na pewno kor nie jest najlepszym ucieleśnieniem tam
prościelną Jędrzejewskiego, czy liberalnego sojuszu, bo jeszcze coś o PZPR-em pan... Nie, o kwestię tego, że spory dotyczące biografii przestały mieć znaczenie w ostatnich kampaniach wyborczych. No właśnie, no, to wiedzą, że to się pojawia, a czy one są sprawcze, czy nie, to według mnie zawsze jest względne, prawda, że ludzie sobie reinterpretują te sprawy, to swoją, według mnie jest, to jest w dalszym ciągu te pytania o przeszłość, ludzie się pojawiają, a nie wiem, czy one właśnie... Tylko kiedyś były pierwszoplanowe, a teraz już nie są, tak bym mówił. Być może pan tutaj ma pan rację, ale bym się upierał, że jakaś tam przeszłość zawsze jest. Teraz może przeszłość lat 90. To, że my na przykład dyskutujemy o tym okresie, jest przykładem, że to jest ciągle ważne. Pana profesora Zretowicza niezwykle ważne, ale strasznie trudne pytania. Kwestia sterowności super ważna, ale pan mnie przyświecił, bo nie. Ominąłem tą problem operacjonalizacji tego pojęcia i muszę się przyznać, że w dużym stopniu tak intuicyjnie o nim mówię, ale tak jak pan zaczął mówić, to zdolność do jakiejś instytucjonalnej reformy, czy zdolność do realizacji jakichś planów strategicznych, też do przyjęcia takiego statusu aktora odpowiedzialnego. Mam wrażenie, że u nas, że większość środowisk wchodzi w rolę ofiary i aktora zdominowanego, no nawet jeśli to nie jest do końca prawda. Bo w takich bardziej sterownych krajach czy sytuacjach mam aktora, który mówi, ja biorę odpowiedzialność, ja robię, ja nie skarżę się, bo jestem przez wszystkich prześladowany. Ale to są moje spekulacje. I kwestia wpływu żydowskiej spuścizny, znów super ciekawe i ważne pytanie, ale nie zastanawiałem się w ten sposób i pierwsza moja odpowiedź jest taka trochę sceptyczna, w tym sensie, że oczywiście żydowska i kultura żydowska jest niezwykle ważna i na pewno wpłynęła na polską, nie tylko niemiecką kulturę, ale nie wiem na ile to jest coś tak dystynktywnego, bo z drugiej strony... A myślał pan o tym, jak ta inteligencja rosyjska, jak ona była utkana przez właśnie intelektualistów żydowskich? No i tu mamy tych Żydów, no, ale to właśnie jest wymiar, który tak. Według mnie, który my nie zrozumiemy soczystości. No, absolutnie się zgadzam, ale z drugiej strony uważam, że burżuazja też była bardzo żydowska. Tak, to było bardzo wielu Żydów, prawda, nie, tej burżuazji, która... chodzi o tę tezę, o tej unikalności. Tak, czy jednym z czynników tej unikalności są jakieś relacje? Nie wiem, trzeba to zbadać. Świetne pytanie. Mówił o tym na kimś z PPS-u właśnie. I no tutaj już nie dam rady odpowiedzieć na tym. To trzeba było tam pozwolić. Dziękujemy za heroiczną próbę odpowiedzi wykonanego profesora Zaryckiego. Jan Klepowicz, bardzo proszę. Tak, dziękuję panu profesorowi za wskazanie właśnie potrzeby być może spojrzenia na tą korelację pomiędzy tym, z jakich szkół wywodzą się przedstawiciele młodzieżowej opozycji i jak dana szkoła później rzutowała na karierę, czy model kariery, czy właśnie ścieżkę kariery. Dotychczas udało mi się przebadać dwa środowiska szkolne, trzecie liceum ogólnokształcące w Gdańsku, czyli Topolówkę oraz pierwsze liceum ogólnokształcące w Gdańsku, z którego wywodzi się szereg właśnie przedstawicieli młodzieżowej opozycji i na podstawie tych dwóch przykładów pewnie już jakieś korelacje można byłoby wskazać. Natomiast oczywiście bardzo dziękuję za ten trop. Niestety w tym krótkim wystąpieniu jednak skupiłem się po prostu na wskazaniu właśnie tej ścieżki kariery po 1989 roku, ale bardzo to jest ciekawe. Jeśli chodzi o pana Miszka, oficjalny powód, z tego co wiem, ale to wymagałoby weryfikacji właśnie tego, że powiem, wyrzucenia z zakonu, dotyczył tego, że... Zawieszenia. Czy zawieszenia, dotyczył tego, że portal Tezeusz, który tworzył Andrzej Miszk, poparł księdza Jacekowicza Zaleckiego w lustracji. W tym dążeniu do lustracji kościoła. To jest oficjalny powód. Niestety nie udało mi się skontaktować bezpośrednio, żeby o to zapytać, ale to jest pewnie jakaś droga. Natomiast taki jest rzeczywiście oficjalny
powód. Tutaj postać pana Miszka pojawiła się również w wypowiedzi pana Zbigniewa, za którą dziękuję. Oczywiście ta biografia Andrzeja Miszka jest niezwykle ciekawa, bo on już jako uczeń angażował się bardzo aktywnie w działalność tą niezależną, opozycyjną, za co zresztą był aresztowany i skazany. Zresztą razem z Grażyną Stankiewicz z Topolówki w jednej sprawie, tam było więcej osób, ale to znowu nie był przedmiot tego wystąpienia, tego referatu, dlatego no po prostu nie skupiałem się na tych biogramach czy na tych życiorysach dotyczących działalności sprzed 1989 roku. Natomiast zgadzam się, bardzo ciekawa postać, bardzo złożona, silnie angażująca się na wielu płaszczyznach. Pełna zgoda. Jeśli chodzi o ruch społeczeństwa alternatywnego, jego, może tutaj wytłumaczę, skąd to się wzięło, jego geneza wiąże się z działalnością niepokornej młodzieży właśnie zmiankowanego już pierwszego liceum ogólnokształcącego, które tworzyło od 80 roku gazetę ścienną, później już w formie powielanej tak zwaną gilotynę. I właśnie wokół tego środowiska pojawiały się takie postacie jak Maciej Kozytarz, Krzysztof Skiba, Janusz Waluszko, Marek Waluszko, stąd właśnie taka była geneza RSA. I później, kiedy wysyłamy kwestionariusze do wypełnienia, bardzo często pojawiała się taka wypowiedź, że często działaliśmy w różnych środowiskach, gdy środowiska się przenikały, ale najbardziej czuję się związany właśnie z tym środowiskiem, dlatego że jako uczeń pierwszego LO gdzieś tam tworząc gilotynę, o której mówi się, że jest to początek ruchu społeczeństwa alternatywnego. Tak to wyjaśniam, jeśli chodzi o Pawła Konaka, zdecydowanie ma pan rację, powinien tam się znaleźć właściwie totart. Gdzieś w wypowiedzi znalazłem, że czuł się również związany właśnie z RSA, ale zdecydowanie no tutaj to powinien być totart, pełna zgoda. I ostatnie pytanie, czyli kariery zastępcze. Chyba nie. Wydaje mi się, szczególnie na tym modelowym przykładzie Macieja Grabskiego, on zastanawiał się rzeczywiście nad dziennikarstwem, natomiast te rodzinne korzenie i gdzieś ta chęć działania w sektorze prywatnym była jednak dominująca. W przypadku pozostałych wymienionych, którzy rozpoczęli działalność, jest to trudne do uchwycenia, na ile były to kariery zastępcze. Być może, ale to tylko jest domniemanie, bo należałoby pewnie jeszcze badać. To, że i Maciej Kozytarz, i Andrzej Miszk prowadzili również inne ścieżki kariery, być może świadczy, że jednak ta działalność w sektorze prywatnym była niewystarczająca. Natomiast jeśli chodzi o Dariusza Krawczyka, współtwórcę FMW, wydaje mi się, że ta konsekwentna działalność jednak w sektorze prywatnym świadczy, że nie jest to, jak przypuszczam, kariera zastępcza. Jeszcze na koniec tylko chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że na sali jest przedstawiciel właśnie młodzieżowej opozycji antysystemowej i wprowadził też gdzieś tam do dyskusji również to swoje własne doświadczenie. Także bardzo dziękuję. Ja jeszcze mogę zadać pytanie uzupełniające. Króciutko. Pan wspomniał, że ich udział w środowisku RSA związany z gilotyną. Tak, tam jeszcze była tapeta oczywiście i mafia. Dobrze, tylko że i pan powiedział, że właśnie od tego momentu datuje się powstanie RSA, to znaczy od jakiego momentu? Powstanie środowiska. Poczekaj. Znaczy ja rozumiem to tak, że historia RSA wywodzi się z działalności młodzieży pierwszego liceum ogólnokształcącego, które tworzyło gilotynę i również inne projekty, takie jak już wymieniona tapeta i mafia. No i tak bym rozumiał. Jednym współtwórcą właśnie tych projektów, między innymi gilotyny, był, jak już wspomniałem, podczas referatu papież polskiego anarchizmu, czyli Janusz Waluszko. Stąd wywodzi się właśnie ruch społeczeństwa alternatywnego, szczególnie, że mniej więcej taką genezę sam przedstawił mi podczas rozmowy Janusz Waluszko, z którym miałem okazję rozmawiać akurat przy innym. Poproszę jeszcze o jedną rzecz. A Wojtek Jankowski to nie jest to samo środowisko. No nie. No właśnie, to jest wy dwóch, którzy inicjują. Panowie, będziemy kontynuować. Dlatego wrócimy do tego. No tak, ale no dobrze. Bardzo panom dziękuję. Doktor Dariusz Gran. Chciałbym odpowiedzieć panu profesorowi Drewczynowi odnośnie misji George'a Sorosa przy jego reprezentantów i kwestii reprywatyzacji. Ja miałem okazję badać dokładnie źródła Ministerstwa Finansów
i w ogóle rządu Mieczysława Rakowskiego, które są, nie były jeszcze uzasadnione w ogóle w filmach nowych, teraz od niedawna są, ale jak ja je badałem, były odtajnione. Brano pod uwagę bardzo dużą prywatyzację, przekształcenie własnościowe. To było praktycznie jakby przegłosowane na łonie rządu już jesienią 1988 roku, że będzie takie coś zrobione. Zamówiono kilka analiz. Ja miałem okazję studiować 5 analiz różnych ośrodków naukowych, przede wszystkim z Warszawy. I tam było założone, że albo masowa na dużą skalę, albo selektywna prywatyzacja. Ale z dużym uwłaszczeniem nomenklatury, bez dwóch zdań. Natomiast w ogóle nie było wątku reprywatyzacji czy oddawania na przykład mienia pożydowskiego. Nie pamiętam ani jednego dokumentu, który by tego dotyczył. Te kwestie w ogóle związane, powiedzmy, z czymś takim jak mienie żydowskie, były tematem tabu. To nie było rozwiązane, nie na tamtym etapie. Nie było w ogóle podejmowane coś takiego. Natomiast ciekawy wątek ujawnił Jeffrey Sachs w swojej jednej z książek z ostatnich, powiedzmy, ostatnich lat na temat spraw polskich, wątku polskiego. On otrzymał oficjalnie propozycję, żeby opracować program przemiany ustrojowej, systemowych zmian w styczniu 1989 roku przez wysłannika, dyplomatę, wysokiego dyplomatę z naszej ambasady w Stanach Zjednoczonych. Nie podjął się, nie zgodził się. Jeffrey Sachs wtedy powiedział, że się nie zgadza na takie coś. A już był wtedy znanym analitykiem, był znanym doradcą dla wielu rządów w Ameryce Łacińskiej, gdzie prowadził takie reformy systemowe, na przykład zwalczania inflacji, prawda? Uzdrawiania od długów. Tu się nie zgodził, ale powiedział im coś takiego, że jeśli będzie postępowała demokratyzacja i wolny rynek, znaczy wolny rynek w takim sensie, że będzie uwolniony wolny rynek polityczny, będą wolne wybory, to on powiedział, że wróci do tematu. Czyli w lipcu, w sierpniu. Tak, on powiedział, że wróci do tematu, może pomagać Polsce, bo on znał Polskę w ogóle. No to jest ciekawe, że Jeffrey Sachs był tutaj wielokrotnie w naszym kraju. On znał, powiedzmy, specyfikę Europy Wschodniej i był gotowy do takich działań, ale powiedział, że dla reżimu komunistycznego nie. Takie miał stanowisko. Co ciekawe, on tam wymieniał postać Lecha Wałęsy. Mówi, że jak Lech Wałęsa będzie cały czas zamknięty i będzie izolowany od społeczeństwa, to nie. Także ten Wałęsa miał jakąś swoją markę na Zachodzie. Był postrzegany jako pewna, jako papierek lakmusowy. Jeśli on będzie uwolniony i będzie mógł swobodnie działać, okej, rozmawiamy. A jak nie, to nie. Jeszcze było pytanie od profesora Zybertowicza odnośnie moral hazard. Moje zdanie jest takie. Miałem szereg okazji badać właśnie PPZ-y i poszczególne studia przypadków. Jeszcze na poziomie doktoratu, kiedy pisałem, to miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami, przedsiębiorcami, którzy organizowali PPZ-y w latach 80. Sytuacja była taka. Przez służby bezpieczeństwa te przedsiębiorstwa były postrzegane jako miód malina, bo one miały dostęp do dewiz. Ale to było klasycznych przedsiębiorstw państwowych raczej. Powiem, jakie było stanowisko. One były postrzegane jako miód malina, źródło dewiz firmy specjalnej troski. I kiedy udawało się do nich przykleić i czerpać te dolary i marki, za które można było w PRL kupić wszystko, absolutnie wszystko, bo walutą obiegową w PRL-u było przede wszystkim pół litra i papierosy. Ale nie wszystko można było wymienić na te dwa środki. Natomiast za marki, dolary w PRL-u można było kupić absolutnie wszystko. Tak uważam. I jak ktoś się tam dostał i miał stanowisko, to chętnie współpracował i władza przymykała oczy, a dowodem jest przecież też ten artykuł Tomasza Kozłowskiego w Brudnych Wspólnotach. Przedstawiciele służb specjalnych przy pomocy PPZ-ów również popełniali przestępstwa gospodarcze. I uchodziło to sucho, chociaż aparat, powiedzmy, kierowniczy wiedział, że takie coś ma miejsce. Przymykano oczy na takie coś, pod warunkiem, że interesy władzy komunistycznej są nienaruszone, że nie działa operacyjnie jakiś wywiad państw zachodnich, tak? Czy nie ma osłony dla na przykład opozycjonistów. Jak PPZ nie osłaniał, czyli nie pomagał, wspomagał na dużą skalę jakichś opozycjonistów, przymykano oczy. One mogły sobie działać, nawet łamać prawo, a miałem nawet jedno źródło do dyspozycji, które mnie zaskoczyło. Otóż pod koniec lat 80. Ministerstwo Finansów organizowało specjalne szkolenia w zakresie rozliczenia podatków, a na tych szkoleniach kształcono, jak unikać opodatkowania. I to zarówno urzędników, dyrektorów państwowych przedsiębiorstw, jak i tych prywatnych z PPZ. Innych nie widziałem, ale z PPZ byli. Byli na sali i byli uczeni przez najlepszych fachowców z Ministerstwa Finansów, w jaki sposób prowadzić księgowość,
żeby można było zapłacić mniej i uchodziło to na sucho. Tak miały miejsce przypadki. Dziękujemy bardzo, panie doktorze. Proszę państwa, bardzo państwu dziękuję za udział w tym panelu, który jednocześnie jest panelem zamykającym. W związku z czym oddaję głos głównemu organizatorowi naszej dzisiejszej konferencji. Proszę państwa, bardzo dziękuję za ten pierwszy dzień. Proszę zachować pewne pytania albo komentarze na tę część kuluarową. Natomiast jeśli chodzi o program dnia jutrzejszego, zaczynamy o godzinie 10. To będzie inna sala w tym samym hotelu o godzinie 10. Zgodnie z programem, czy jakieś zmiany? Zgodnie z programem. Może dyskusję się przeciągnę. Ja powiedziałem. O 19.30. Zaraz już się zaczyna.